Elo ziomeczki, z tej strony Duda i witam na kolejnym podcaście. Jest ze mną dzisiaj Gogi, siema. Siemano, siemano. I przyszedł ten wspaniały czas, w którym stwierdziliśmy, że może by warto pogadać trochę o 10. edycji w końcu. Jest już ona z nami od jakiegoś miesiąca. Trochę zdążyliśmy się z nią zaznajomić, trochę zdążyliśmy pograć, zrozumieć, co tam się dzieje, jak ona działa, co tam się wyprawia, jak zmieniły się zasady, więc nie omawiamy tego na sucho, tak po prostu patrząc na zasady, tylko omawiamy to już mając pewną wiedzę i praktykę, które no, pozwalają ocenić i opowiedzieć o pewnych rzeczach z większą dokładnością, moim zdaniem. A plan jest taki, że będziemy sobie narzekać, bo myślę, że tego narzekania będzie sporo, a idąc po prostu przez rulebooka na tym etapie i omawiając po kolei wszystkie zasady podstawowe i dając do nich komentarze z pewnymi pewnie odbiciami na wszystko inne dookoła. Także może wyjść z tego długi materiał. A po takim bardzo krótkim wstępie przypominam o obecności naszych wspaniałych sponsorów. Przede wszystkim głównego sponsora reprezentacji, czyli Hegemon Shop, który zapewnia nam bardzo duże wsparcie na tegoroczne WTC, które będzie już w zasadzie za miesiąc, jak tak patrzę na kalendarz. Także zapraszamy do skorzystania z oferty Hegemon Shopa. Na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Fajny sklep, dobre ceny, duża dostępność towaru, więc zapraszam do nich. A jakbyście szukali tokenków na nową edycję, a będzie ich pewnie sporo, potrzebne do gry, to zapraszamy również do sponsora War Tiles. I już nie przedłużając, lecimy. No to co, Gogi? Jak ci się ogólnie widzi ta 10. edycja? Bardzo ogólnie widzi mi się jako fajny, ogólny koncept, gdzie ktoś pewnie miał jakąś ideę, jak ta gra ma wyglądać i gdzieś tam ten szkielet wygląda całkiem, całkiem spoko, tylko że ten ktoś pracował z 15 innymi osobami, które chyba nie do końca się ze sobą komunikowały i cały ten jego szkielet no, obudowały takim totalnym szajsem, który przykrywa to, co jest fajne, nie? I myślę, że to tak wyjdzie nam podczas całego tego podcastu, gdzie będzie można wskazać na fajny pomysł, na fajną ideę i od razu będzie można to skontrować automatycznie jakimś przykładem, który zupełnie rozkłada dany problem na łopatki. Tak na ten moment widzę w ogóle 10. edycję. No, moim zdaniem też trochę tak wygląda, że tutaj zamysł, powiedzmy, był ok, chociaż no dałoby się to zrobić, dałoby się jeszcze parę rzeczy z tym zamyśle też według mnie poprawić, ale potem wychodzi klasyczne GW, które po prostu nie mam pojęcia, kto im te zasady pisze, czy wymyśla, czy to naprawdę są jacyś studenci, którzy to robią na odwal się, czy jak, ale no jest to według mnie duży niewypał na ten moment i no wymaga sporego połatania. A najgorsze, najbardziej co mnie mierzi w tym wszystkim jest to, że oni wzięli wszystko, co było dotychczas wypracowane na przestrzeni 8, 9 edycji, czyli wszystkie jakieś rzeczy, które poprawiały tą grę, które jakby balansowały, które jakby są w pewnym sensie oczywiste, że muszą być w tej grze, żeby ona dobrze działała, wywalili to wszystko, tak jakby po prostu wzięli zespół nowych ludzi, tamtych starych po prostu usunęli, zakazali się komunikować z nimi, żeby przypadkiem jakaś informacja nie przepłynęła z tych poprzednich edycji i napisali wszystko po prostu od zera, bez jakby uwzględniania i pamięci o tym, co było dotychczas. Dokładnie tak jest. I tak to niestety trochę wygląda. Co jest według mnie no, tragiczne w skutkach, no niestety. Bez kitu, no śmialiśmy się przed podcastem, że będzie dużo soli i plucia, ale no chyba będzie, bo na ten moment według mnie za dużo dobrego powiedzieć o tej edycji nie można. Ale takie podcasty też lubicie, więc cóż. Plan jest taki, że przejdziemy sobie przez rulebookszka krok po kroku i będziemy omawiali, co się zmieniło i jak to wpływa według nas na grę. I w zasadzie ja mam już sobie odpalonego tego rulebooka. No pominiemy takie rzeczy jak tam rzut kostką, jakieś tam definicja unitu i tak dalej, bo no, to się w zasadzie nie zmieniło. Już pierwsza rzecz, która się zmieniła, to koherencja, która mówi nam, że jeżeli oddział ma 6 modeli, to wtedy jeszcze nie musi być tej podwójnej koherencji, jaka była poprzednio, a dopiero od 7 modeli zaczyna się podwójna koherencja, gdzie w poprzedniej edycji było to od modeli 6. Mhm. To zmiana jest dosyć taka oczywista, akurat tutaj trafna, bo w obecnej edycji dołączamy bohaterów do oddziałów, więc w momencie, kiedy do 5-osobowego oddziału, która 5 osób jest takim standardowym rozmiarem, dołączylibyśmy bohatera, to byśmy musieli już robić tą podwójną koherencję, więc tutaj GW wyszło akurat, wyprzedziło i rozkminiło to zawczasu i akurat tutaj tyle się zmieniło. Nie według mnie
w kontekście gry nic to nie zmienia? No właśnie, to jest taka zmiana, nie zmiana. To jest po prostu dostosowanie do nowej mechaniki liderów, nie? Czyli no, akurat spoko rzecz, nie? Dokładnie, dokładnie. No, tak, tak. No, to się fajnie, że to rozkminili właśnie, że nie ma tak, że dodajesz lidera i nagle musisz się podwójną koherencję robić. Engagement range również jest taki sam, czyli walec o promieniu jednego cala i wysokości 5 cali. Measuring distance też jest takie samo, więc tutaj się nic nie zmieniło. Zmieniło się za to visibility, bo mamy teraz podział na fully visible, not visible i partially, tak? Czyli tam trochę visible, że tak powiem. Co potem przekłada się na dostawanie coverów, znaczy w sumie to chyba głównie coverów, bo zasady dotyczące covera działają tak, że jeżeli nie widzimy w całości całego składu, to wtedy będzie tam cover, to przejdziemy do tego później. W każdym razie takie ograniczenie zostało wprowadzone. W ogóle ten rulebook ma 60 stron podstawowy, gdzie core rules do poprzedniej edycji miało pewnie chyba z 12. Coś koło tego. I to jeszcze z tym przykładową tą misją na końcu i tak dalej, więc rozbudował się. Tylko, że też trzeba przyznać uczciwie, że jest dużo więcej obrazków w tej edycji. No, okej, okay, tak. To myślę, że też jest troszkę większy plus, że rzeczywiście jak już tłumaczą coś, to starałem się dodawać te obrazkowe przykłady, co trochę ułatwia to zrozumienie na pewno. Dokładnie tak. No dobra. I oddaję Ci głos na podział na fazy. Podział na fazy. No tutaj mamy pierwszą taką drastyczną zmianę, bo faz mamy mniej, ponieważ wypadła faza psychiku. Wypadła też faza morale. Wypadła też faza morale, która jest wrzucona do fazy command phase, więc tak naprawdę mamy 5 faz. Bazowe command phase, movement, shooting, charge i fight phase. No i jeżeli chodzi o tą zmianę, no to w pierwszej kolejności rzuca się oczywiście ten brak psychiku. Ja go nie rozumiem za bardzo. No i w sumie moglibyśmy w sumie od tego zacząć. To jest taki pierwszy temat, przy którym się można zahaczyć. I jakby tłumaczenie GW jest takie, że nie wszystkie armie korzystały z psychiku w wcześniejszych edycjach, więc chcemy to sobie wyrównać i niech każdy ma taki sam fan z gry. Tylko, że po pierwsze mieliśmy już w 9 edycji przykład Necronów, które miały swoje nekrońskie powery w Ktanach i działało to jaka taka semi-magia, nawet jeżeli nie było psychikiem. Po drugie, śmialiśmy trochę z kolegami admechowcami w 9 edycji, że nasz command phase z rozdawaniem pierdyliarda buffów dookoła też był swoistą fazą magii, bo tam się działy takie największe czary. To jest takie ujednolicenie na podstawie takiej samej nomenklatury, żeby po prostu nie było tego psychiku, a jednocześnie ten psychik w grze występuje w postaci abilitek na datasheetach. Występuje ten nowy keyword i tak dalej, do którego na przykład są armie, które nie mają dostępu, więc no jednak GW zachowało tą taką powiedzmy nierówność w temacie. No i jeżeli chodzi o tą jakby samą zmianę, to już nawet nie o to chodzi, że nie mamy tej osobnej fazy, gdzie zdajemy te testy, gdzie dostajemy te perile i tak dalej, no bo to myślę, że to jest kwestia jakiegoś tam subiektywnego wrażenia, komuś się to może podobać, komuś się to może nie podobać. Natomiast mi bardzo brakuje tego, że w jakiejś tam frakcji było kilka tych czarów, mogliśmy je sobie rozdysponować na różnego rodzaju bohaterów, one miały różnorodne działanie, czy to takie ofensywne, bufujące czy debufujące. Natomiast teraz zostało to bardzo mocno spłaszczone do najczęściej jednej zdolności na krzyż i nic więcej z tym nie możesz zrobić, nie? Więc jakby zamiana tych czarów ofensywnych na strzelanie, jakie na przykład jest w demonach, bo ostatnio najwięcej grałem demonami, to jeszcze nie jest takie złe, bo powiedzmy te zaklęcia coś tam robią, mają jakieś tam fajne te keywordy, coś tam da się z tego wycisnąć. Natomiast no tak naprawdę ograniczono to tylko i wyłącznie do tego, tak? Już nie można rzucić nic innego, nie można w żaden inny sposób wpłynąć na grę. No i tutaj to boli najbardziej. Nawet jeżeli GW chciało uniknąć jakichś właśnie perili, psychic testów, dispeli i tak dalej, no to mogło po prostu wpleść tą mechanikę, którą mamy obecnie, ale ją rozszerzyć, tak? Jeżeli mamy przykładowo bohaterów tych Supreme Commanderów, którzy mają jedną z trzech aur, wybierają sobie na początku command phase'a, no to równie dobrze mogli jakimś psychikerom wrzucić po prostu, nie wiem, po 2-3 czary do datasheetu, żeby sobie po prostu, nie wiem, czy na podstawie rozpiski, czy na samym początku gry, czy co turę, żeby sobie wybierali, to już do gadania, do sprawdzenia.
i mieli jakąś różnorodność, tak? Więc tutaj doszło do spłaszczenia. Natomiast to, co mi się podoba, zamykając temat faz, no bo te pozostałe są właściwie identyczne, to, co mi się podoba, to wrzucenie tego morale do command phase'a. To, jak działa morale, to do tego dojdziemy, bo nie działa. Natomiast to mi się akurat podoba, że to wszystko jest w jednym momencie, rzucamy sobie te szoki w jednym momencie, dostajemy CPK, wszystko sobie tutaj sprawdzamy, dociągamy karty, bla, bla, bla. Jest to takie bardziej uporządkowane, więc tutaj taki plusik, bo ta faza morale nie była jakaś taka mega kluczowa czy coś, ona troszeczkę była na doczepkę w 9 edycji, więc akurat to oceniam na plus. Okej, to ja jeszcze może wrócę najpierw do tej magii, gdzie rozumiem zamysł, tak jak powiedziałeś, GW chciało to wyrównać, jakby zdjąć tą fazę magii, bo nie wszyscy mają tę magię i tak dalej. Co jakby jest mega złudne, bo nadal są ci psychikerzy i ostatecznie wychodzi na to, że ta magia dalej jest. Według mnie w 100% w takiej samej ilości jak była. Tylko po prostu jest rozbita na fazy i nie masz już teraz tak, że masz jedną fazę magii, gdzie rzuca wszystkie czary, tylko masz tak. Masz czar, który wchodzi w komandzie, masz czar, który wchodzi w movemencie, masz czary, które wchodzą w strzelaniu i masz czary, które wchodzą na przykład w fight phase. I na dobrą sprawę tych czarów, jakichś umiejętności czaropodobnych jest tyle samo i w zasadzie armie, które tego nie mają, A inni po prostu mieli, zostali to przerzucone na inną fazę i efekt jest według mnie identyczny. Więc to jest pierwsza rzecz, która tutaj nie wyszła. Po drugie, niby chcieli uniknąć perili i tak dalej. A nadal jest masa tych umiejętności magicznych, ma po prostu, no, odpowiednik perila. Czyli wrzucasz i na 2 plus wchodzi ci moc. Mhm. Czyli masz ten, znowu masz ten dalszy brak pewności, co jest mega irytujące według mnie. Bo jak już wprowadzili to wszystko do tego, żeby to było równe, to czemu takie moce nie są po prostu jak command abilities? Tylko musisz rzucić na 2 plus i mało tego, w większości wypadków, jak nie rzucisz tego 2 plus, to jeszcze też dostawał D3 mortale, czyli to dokładnie to samo, co by się stało, jakbyś dostał perila. Tak, tak. Mhm. Tak, i trzecia rzecz to jest po prostu zamiana tych wszystkich witchfire'ów, ofensywnych mocy, na po prostu broń strzelecką. To jest chyba najgorsza rzecz, która tu się wydarzyła, albo jedna z najgorszych rzeczy. Teraz się nagle okazuje, że nie wiem, masz jakiegoś psychera i on ma 3 bronie strzeleckie, każda o innym profilu. Nie wiem, na przykład w Thousand Sunach jest tak, że masz ten sam czar na chyba 3 bohaterach, bo na jakimś tam sorcu, Exalted sorcu i jakimś Arimanie. I w każdym przypadku ten czar ma inną siłę, inne tam ilość strzałów i tak dalej, a ma dokładnie taką samą nazwę. Czyli już nie ma tak, że na przykład poznasz jeden profil, nie wiem, działania Smite'a, jakiegoś tam Infernal Gateway'a i wiesz dokładnie, jak on działa za każdym razem, jak go używasz, tylko musisz jeszcze za każdym razem zobaczyć na datasheet'cie, czy akurat w przypadku tego bohatera, nie wiem, ten czar ma taką siłę, a tego bohatera taką siłę. Bo domyślam się, że oni chcieli w ten sposób jakby wyrównoważyć to, że tam Exalted Sorcerer tam jest lepszym czarodziejem niż zwykły i coś tam, tak? Mega to jest według mnie upierdliwe. Mega utrudnia w ogóle kontakt z grą, moim zdaniem. A jeśli chodzi o uzyskanie tego efektu, o którym tak pisali, że to właśnie usunięcie tego z gry jakby po wyrównanie, bo nie wiem, armie Tau nie mają tego czarowania i się nudzą, jak ty czarujesz, tego kompletnie nie uzyskali. Bo nadal jest tak, że jak założysz armię odpowiednio, to i tak będziesz miał odpowiednio więcej strzałów z tych wszystkich magików, będziesz miał odpowiednio więcej tych rzutów na moc, tylko po prostu nie będą one skoncentrowane w jednym momencie, więc to tak się złudnie chowa po prostu jakby w całym tej grze, a tak naprawdę ostatecznie tych mocy i rzutów masz tyle samo. Mhm. Też mi się nie podoba to, że ogólnie szkoły magii wywalili, tylko przypisali rzeczy do konkretnych bohaterów. No cóż. Jak oceniasz sam keyword bycia psychikerem w 10 edycji? Bo to też jest taki fikołek, który wyszedł totalnie. A, to też jest dobrym, tak. A ty grasz elfami, bo doszliśmy do sytuacji, gdzie masz psychikera, czyli możesz robić jakieś dodatkowe rzeczy, tylko jakby z mechanicznego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy da jump jest psychic action, czy czymkolwiek, czy po prostu command abilitką, to mogłoby być czymkolwiek. Natomiast wprowadzono psychic weapony, wprowadzono psychikerów, no i okazuje się, że nie wiem, w 75% przypadków nie opłaca się mieć tego keyworda, bo dużo częściej znajdziesz coś, co jest anti-psyker dla ciebie, albo jakieś field of pain na psychic ataki i tak dalej, niż znajdziesz zasadę, która realnie coś ci daje dodatkowego za sam fakt bycia psykerem, nie? Chyba nie ma żadnej zasady, która ci w ogóle cokolwiek daje, że masz psychic albo psychic właśnie psykera. A na przykład flagowy przykład to Grey Knighti, tak? Tak, no dokładnie. Gdzie ich profile w żaden sposób się nie zmieniły praktycznie względem poprzedniej edycji, ale wszystkie dostały psychic weapon, ich tam bronie. I nagle się okazuje,
że nic ci to nie daje, że to są psychic weapony. Tam chyba dostęp do gema, no ale równie dobrze mogłoby mieć ten dostęp do gema bez tego keywordu, prawda? A wszystkie rzeczy, które mają jakąś odporność na psychic weapony, na przykład są takie umiejętności, które dają ci feel no pain 4+, na bronie właśnie psychic, nagle zaczynają działać, czyli się okazuje, że nie dość, że te bronie są takie same jak były, to jeszcze względem jakiejś tam części unitów w grze są po prostu gorsze. Dokładnie. Tak samo można powiedzieć przy Thousand Sunach, że owszem, mają swoją abilitkę, która zamienia wszystkie psychic weapony, tam daje im dewastację i tak dalej, i tak dalej. No ale co z tego? Równie dobrze mogłaby być napisana abilitka pod tytułem daj swoim broniom takim i takim devastating wound. Sam fakt, że one są psychic, nic nie zmienia w kontekście zasady, nie? No ja liczyłem na to, jak zobaczyłem, że są te keywordy psychic i tak dalej, to liczyłem na to właśnie, że tutaj będzie to w jakiś sposób właśnie rozwiązane, nie? Że na przykład, nie wiem, masz zamiast za to, że jest to psychic jakąś tam dodatkową zasadę i równolegle, nie wiem, na przykład takie oddziały jak Kulexus, gdzie to jest taki typowy oddział, on zawsze działał tą aurę, miał taką, że wyłączał tam magię i tak dalej, właśnie będą miały na przykład zasadę, że jak jesteś w tej sali od Kulexusa, to nie możesz używać rzeczy z keywordem psychic, nie? I to by było jakby takie spoko, ale zamian byś coś miał, a tak to zawsze chodzi o to, że Kulexus to tam po prostu ma tego feel no paina od magii i tyle, nie? Czyli jakby, no, nadal możesz go tym zdjąć, gdzie no, tutaj wiemy, że to teoretycznie nie powinno być możliwe, już tutaj wchodząc w FLAF, ale to już też pomijając. Trochę tu przekombinowali, no i efekt jest niestety według mnie opłakany. Na pewno, no przynajmniej w mojej ocenie, nie wyszło to tak jak chcieli, bo no nie możesz usunąć fazy psioniki, albo jakby ogólnie psioniki z gry w systemie, w którym po prostu ta psionika jest jego bardzo, bardzo integralną częścią, tak? To nie było tak, że jakaś pojedyncza frakcja miała jednego takiego psionika i coś tam. Są naprawdę akcje, całe armie, które po prostu składają się z psioników, jak demony, czy właśnie jakieś Grey Knighty, TS-y. No i nie możesz tego jakby wytłumić z gry, że na tej podstawie. Święte słowa. No to przejdźmy sobie do naszej fazy morale. Coś, co lubimy, bo tutaj też można gadać i gadać. No nie no, command phase. Pierwsza rzecz to dostajemy CPK-a. Mhm. Potem rozdajemy też wszystkie buffy komandowe, to standardowo. To się nie zmieniło względem 9 edycji. Jeżeli mamy jakieś tam dodatkowe CPK-i, to też dostajemy. Zdaje się, że tutaj jest od razu na sztywno wprowadzenie. Gdzieś tam jest ograniczenie od razu, że nie więcej niż jeden taki dodatkowy CPK na rundę. Możemy się od razu też przyczepić, bo jest wprost napisane, że można dostać tylko jednego CPK na rundę niezależnie od źródła, poza tymi CPK-ami, które dostajemy w swoim komandzie. Natomiast jest taka armia jak Imperial Knighty, która dostaje 3 CPK-i z jednej ze swoich zasad. No i jest teraz pytanie, bo to nigdzie nie zostało zweryfikowane, czy ona może dostać te 3 CPK-i, czy dostaje jeden. Także poziom robienia zasad. No i teraz ta druga część, czyli Battleshock. Otóż GW wymyśliło sobie, że nie będzie w tej edycji czegoś takiego, że modele uciekają ze stołu, bo są przerażone poniesionymi stratami w swoim oddziele albo, nie wiem, obecnością przeciwnika. Tylko po prostu, jeżeli są poniżej połowy starting strength, czyli mamy, jeżeli zaczynaliśmy 10 modelami, to mamy 4 lub mniej modele w oddziale, to na początku command phase'u rzucamy sobie liderkę, która jest teraz rozgrywana 2d6 i musimy rzucić więcej niż mamy liderki. Jeżeli zdamy, to nic się nie dzieje. Nieważne, czy to jest jeden model, czy tam 5. A jeżeli nie zdamy, no to oddział jest Battleshocked. Oczywiście jest też seria umiejętności w grze, które wymuszają tego Battleshocka, nieważne od stanu oddziału, na przykład, nie wiem, tam Death Jester, jak coś zabije, to wymusza Battleshocka i tak dalej. No i co się dzieje, jeżeli jesteśmy Battleshocked? Mamy Objective Control na poziomie 0, czyli w zasadzie ten oddział nie może kontrolować znaczników i druga rzecz, nie może być targetowany za pomocą strategemu. I trzecia rzecz, że jeżeli wykonuje Desperate Breakthrough, czyli musi fallbackować po oblaniu tego szoka, to na 1-2 ściągamy modele z unitu. Rzucamy kostką za każdy model. Nie dziwi mnie twoja reakcja, bo możemy już, myślę, powiedzieć wprost. To jest właśnie pierwszy z takich przypadków, gdzie możemy wprost powiedzieć, że zasada na papierze jest fajna, te negatywne cechy są fajnie pomyślane, bo według mnie dotyczą różnorodnych aspektów gry, jak właśnie kontrola znaczników, gorsze fallbackowanie, używanie tych stratagemów i tak dalej. Natomiast przykryte to wszystko jest jednym wielkim failem pod tytułem Battleshock nie ma w tej grze znaczenia. Ponieważ po pierwsze bazowy poziom leadershipa w grze to jest 6-7, a więc na 50% rzutów zdajemy tego szoka, to pierwsza sprawa.
Po drugie, jest ogrom umiejętności, które pozwalają nam przerzucić ten rzut. Po trzecie, jest niejednorazowy stratagem, który używamy po nieudanym rzucie, co w ogóle wywala koncepcję tej liderki do kosza, żeby jednak w tym miejscu, gdzie naprawdę nam zależy, żeby zdać tego szoka, to wtedy go zdajemy. No i po piąte, niestety bardzo dużo umiejętności w różnych frakcjach działają wobec tego battle shocka, że przeciwnik go oblał. No i przy obecnym poziomie zdawalności powoduje to, że te frakcje no, po prostu nie działają, tak? Są demony, są Chaos Knight i tak dalej, które mają całe masę przypisów, że dzieje się coś fenomenalnego, jeżeli jest wyprowadzane to w kierunku przeciwnika, który został zszokowany. Natomiast problem jest taki, że te szoki na stole się nie wydarzają. I tutaj jeszcze chciałbym od siebie dodać to, że to jest to, co powiedziałeś na samym początku. Mamy 1,5 roku naprawiania liderki w 9 edycji, która absolutnie nie miała żadnego znaczenia przez pierwszą połowę trwania 9. Pojawiły się Chaos Knighty, pojawiły się demony, zaczęły się zabawy z działającą wreszcie liderką, gdzie ta statystyka zaczęła mieć sens. Przychodzi 10 edycja, zostaje rzucona jakaś klątwa zapomnienia na pracowników Games Workshop i wracamy do tego samego, tak? I jakby nie wiem, czy to w ogóle nie wyszło na testach, czy oni po prostu doszli do założenia, że tak będzie fajnie, jak będą wszyscy zdawać te liderki i tak dalej. No, ciężko mi się tutaj wypowiadać, dlaczego tak to się wydarzyło, no ale fakty są takie, że ten Battle Shock nie ma znaczenia, a mógłby mieć, bo GW pokazało już wcześniej, że potrafi coś takiego zrobić. Rzecz, która mi przyszła do głowy, jak tak sobie rozmawiałem z chłopakami na ostatnim turnieju, to można jakby dość łatwo załatać, wprowadzając przykładowo, żeby każdy battle shock był zdawany od razu z -2 do rzutu. I wtedy nagle wszystko się zmienia, bo nie zdajemy tego na 6-7, tylko na 8-9 i ta mechanika zaczyna mieć jakikolwiek wpływ, nie? Na ten moment tych szoków praktycznie mogłoby nie być, tak? Z perspektywy gry. To się praktycznie nie dzieje. Jaka jest twoja opinia? No to więc ja to widzę tak. Tak jak powiedziałeś, sam pomysł jest powiedzmy okej, aczkolwiek według mnie coś, co powoduje, że od modele uciekają, również by się to przydało, w sensie taka stara moralka jakkolwiek sposób, bo to jest fajne, że jak, nie wiem, miałeś 10-osobowych gwardzistów, zabiłeś 9 i tam ten ostatni uciekał albo miał szansę uciec przynajmniej, tak? A teraz tego nie ma, przeciwnik wie, że został mi jeden gwardzista, to on dokładnie tak samo wykona misję jak ta pełna dziesiątka, oczywiście przy założeniu, że zdał Battle Shocka, ale tak jak mówisz, o to nie jest aż tak trudno. No, bo misje też są ograniczone często, że tam oddział, który jest szokowany, nie może tego robić. Ale według mnie to nie powinno działać w ten sposób. Po prostu by trzeba było trochę rozbudować. Po pierwsze, Insane Courage, czyli ten gem, który powoduje właśnie, że tego Battleshocka oblewamy, powinien być definitywnie przed rzutem używany. Zdecydowanie, tak. Po prostu, bo to, że on jest po rzucie, jest kompletnie bez sensu. To jest jakaś bzdura, absurdalna. Nie o to właśnie chodzi, że musisz zaryzykować. Albo ryzykujesz rzut, albo dajesz CPK i masz pewność, tak? Bo akurat w tym miejscu potrzebujesz, żeby ci zadziałał ten oddział. To raz, a dwa, nie wiem, czy nie rozszerzyłbym po prostu Battle Shocka, że jak oddział jest Battle Shock, to na przykład w zasadzie nic nie może robić, nie? Na przykład ma -1 do hita, albo nie może być targetowany przez żadną umiejętność, nie tylko przez strategię, ale też przez żadną umiejętność typu command, na przykład. I nagle się okazuje, że wiesz, masz jakiegoś bloba i tak dalej, wchodzi ci na niego Battle Shock, i okazuje się, że no, albo musisz używać na niego ten Insane Courage, żeby on ci tam wystał, żeby mógł przyjąć po prostu jakieś tam buffy, albo się okazuje nagle, że twój blob, nie wiem, nie może, nie działa tak, jakbyś chciał, żeby działał. Więc to jakby rozszerzyć po prostu te konsekwencje wynikające z Battleshocka. No i według mnie mega tą mechanikę boli to, że ona działa w zasadzie do końca tury. Tutaj chodzi o to, że mamy jakby dwa rodzaje szoków. Tak, do twojego następnego command phase'u działałem, tak? Tak, no jakby są dwa rodzaje szoków. Ten pierwszy szok, który wynika ze społowienia i ten drugi, który wynika z różnych umiejętności, który ma jeszcze mniejsze znaczenie, bo nie wpływa na znaczniki. Dokładnie. Bo jak jeszcze rzeczywiście w rzuciłym komandzie po prostu nie zdasz te liderki i masz tego battle szoka, to jeszcze i twoją turę i potem turę przeciwnika coś się tutaj, coś tam ma to jakiś wpływ na grę. Ale te wszystkie umiejętności, właśnie Chaos Knighty, czy jakieś demony, które wymuszają te liderki, to trwa do końca tury. Tak bardzo kara te umiejętności, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, że zrobisz Battle Shocka przeciwnikowi, kompletnie to nie ma znaczenia, że wymusisz, a tak naprawdę te frakcje jakby no płacą za to, no bo to są ich takie frakcyjne umiejętności, tak, więc to jest główna rzecz.
No i co z tego, że w swojej turze na przykład wymusisz rzut na Battleshocka, przeciwnik go nie zda, jest szokowany. Nic z tego w zasadzie nie masz, poza tym, że tam może jakieś buffy względem tych szokowanych oddziałów, ale no nie jest to jakaś tam super przewaga. No i przychodzi tura przeciwnika i ten oddział, który udało ci się zszokować i nagle myślałeś, że on teraz w tej turze przeciwnika będzie gorzej działał, no on działa w sumie tak samo, bo on już odzyskuje zmysły i już się nie boją chłopaki, nie? Dokładnie tak jest. Okej, okay, jeżeli GW bardzo tam chce zostać przy tym, to po prostu to według mnie wymaga przebudowania. No i nie wiem, liczmy na to, że... Ja to trochę liczę ogólnie, że tak nie ten, że za rok wyjdzie po prostu 11. edycja, która zbierze to wszystko do kupy i wyda w jako formie takiej poprawionej. Trochę jak było z 8. edycją. Dokładnie o to chodzi, tak, tak. Że 8 była, ale no tak, można sobie liczyć i marzyć, że tak będzie. Jeszcze liderzy. To na ten moment według mnie jest spoko pomysł. Raczej też kwestia gustu, czy ktoś... Ja bym na przykład wolałem to, co było w 9, ale jakoś mnie nie odstrasza sam fakt dołączenia tych liderów do Unitu. Oczywiście gdzieś tam się pojawiają flashbacki z 7 edycji i robienie starów. To jest tak, na ten moment nie wygląda ten aspekt źle, bo faktycznie wyjątkowe sytuacje, gdzie mamy więcej niż jednego dołączonego lidera i coś tam się dzieje, rzeczywiście są wyjątkowe. Nie jest tego aż tak dużo. Natomiast boję się tego, co będzie w przyszłych kodeksach, żeby się nie okazało, że zaraz unity z jednym charakterem to będzie wyjątek, a cała reszta będzie biegała po dwóch, po trzech i w tą stronę to możemy iść, ale powiedzmy, że nie patrzymy w mroczną przyszłość, tylko bazujemy na tym, co jest. Natomiast to, co mi się nie podoba, to po prostu delikatny burdel w zasadach, jeżeli chodzi o interpretację. Bo na początku jeszcze wydawało się to w miarę klarowne, kiedy lider ma abilitki, kiedy unit ma abilitki. Natomiast im bardziej się wgłębiamy w temat liderowania, tym częściej dochodzimy do jakichś takich większych dyskusji albo niezrozumienia, co się dzieje z unitem lidera, kiedy ten unit bodyguardów ginie, kiedy on się staje tym osobnym liderem, co się dzieje, jak jakiś model się wskrzesza i wstaje do tego unitu itd., itd. Nie jest to zbyt klarownie zwarte. Pomysł, no znowu, jest spoko, wykonanie jest przeciętne, natomiast tutaj boję się po prostu tego, z czego to może wyrosnąć w przyszłości, tak, za 5-6 kodeksów do przodu. Tak jak mówisz, jakby rozumiem tą ideę, bo może rzeczywiście w tej 9 edycji ten system bohaterów był mało instynktowny, że rzeczywiście oni tam biegają solo, ale i tak w 10 edycji mamy coś takiego jak Lone Operative, czyli w zasadzie powtórzenie tego, co było w poprzedniej edycji, tylko dużo, dużo lepsze, bo Lone Operative ma po prostu zasadę, że ten bohater nie będzie dołączany do oddziału, ale nie można na niego strzelać, jeżeli jest powyżej 12 cali. No i nagle się okazuje, że armie, które mają tych Lone Operative, w zasadzie biorą ich zawsze, bo to jest po prostu pojedynczy model, który może stać po prostu na otwartym terenie, na znaczniku i jeżeli nie masz jak do niego dojść na 12 cali, to po prostu możesz na niego się patrzeć, a on będzie po prostu też na ciebie patrzył i ci skorował. Więc tutaj, jeśli chodzi o Lone Operative, to już kolejne miejsce, w którym według mnie wymagana by była jakaś poprawka, na przykład, żeby to działało tak jak w poprzedniej edycji, że ten bohater nie jest jakby dołączony do składu, ale na przykład, że dalej musimy trzymać te 3 cale od innego składu, żeby go nie ustargetować, bo obecnie, no, to są dosłownie Lone Operative, tak? Tylko ja rozumiem, jakże to tam może by to było jakieś tam jakby uzasadnione w przypadku tam asasynów na przykład i tak dalej, tak? Ale takich Lone Operative na przestrzeni kodeksów jest naprawdę dużo i one są, no według mnie nie jest, nie o to chyba do końca GW chodziło. Znaczy się, ja rozumiem, o co chodziło GW, ale oczywiście gracze to wykorzystują, jak działają zasady i tak jak mówię, masz po prostu pojedynczego ziutka, który pilnuje ci znacznika i teraz w zasadzie wiele rozkmin polega na tym, jak znaleźć coś, co jest w stanie dojść do takiego Lone Operative'a i go zastrzelić na przykład, nie? A jeśli chodzi o dołączanie modeli do oddziałów i nierobienie dev starów, no to powiedzmy, że GW o tym pomyślało i wprowadziło odgórną zasadę, że do oddziału możemy dołączyć pojedynczego tylko bohatera. No i fajnie. No i dzięki temu mamy zablokowane to, że tworzą się takie dev stary jak w 7 edycji, gdzie mieliśmy jakąś tam bazę w postaci, nie wiem, termosów, centurionów i do nich dołączonych 15 bohaterów i to była nasza cała rozpiska. No przy czym oczywiście to jest klasyczne GW, więc jak GW wprowadza jakąś zasadę, to potem gdzieś będzie zasada, która pozwala obejść tą zasadę. No i między innymi z tego powodu rodzą nam się już nowe dev stary. Powiedzmy, że trochę słabsze, ale nadal już na namiastkę, bo już otrzymujemy w kodeksach, indeksach zasady, że są bohaterowie, którzy mogą dołączać się do oddziałów, mimo tego, że są tam inni bohaterowie, na przykład lejtenant i kapitan, że lejtenant może dołączyć się do oddziału, który jest prowadzony przez kapitana, co na tym etapie ma sens.
Ale na przykład już przejdziemy do takich nekronów, gdzie możemy dołączyć krypteka do oddziału prowadzonego przez Overlorda. Okazuje się, że do tego krypteka możemy dołączyć jeszcze dwóch kryptotrali jako jego przytupasów i nagle okazuje się, że oddział, który normalnie ma maksymalnie 10 modeli i tego lorda, bo tak by wynikało z podstawowych zasad, do niego dołącza się kolejne 3 modele, czyli mamy już tam 14 modeli i tak powoli nam te oddziały rosną. Więc tak jak mówisz, strach pomyśleć, co tam przyniosą kolejne kodeksy, jak woźny, który pisze zasady, rozkręci się i sobie wyobrazi, że przecież fajnie by było, jakbyśmy mogli, nie wiem, do bloba kryzysów dołączyć komanderów, coś tam, coś tam, coś tam, tak? Dokładnie tak. Przykład oczywiście abstrakcyjny, ale wiemy, o co chodzi. Niezbadane są wyroki tutaj woźnego. Jak akurat będzie grał jakąś daną armią, to możemy spodziewać się dziwnych rzeczy. I przechodzimy do Movement Phase. Movement Phase wygląda bardzo, bardzo podobnie. Mamy po prostu stricte podział na te rodzaje ruchu jak wcześniej, czyli Remain Stationary, Normal Move, Fallback i Advance. I w zasadzie, jeśli chodzi o to, to działa dokładnie tak samo. Rozliczamy to względem całego oddziału, czyli nawet jeżeli jeden model się ruszy, to cały oddział wykonuje normal move. Nie możemy zrobić tego w ten sposób, że na przykład ruszamy pojedyncze modele i niektóre były remain stationary, niektóre nie. Więc spoko. Zmiana duża jest pod kątem przechodzenia przez modele. Friendly modele mogą przenikać przez swoje modele i nasze piechoty i te mountedy, czyli ten keyword taki kawaleryjsko-motorkowy, przechodzi przez wszystko, co chce, łącznie z naszymi wehiklami i monsterami. Natomiast nasze wehikle i monstery nie mogą przechodzić przez inne wehikle i monstery, chyba że mają fly. Zmiana w ogóle na plus, mi się to podoba, ale trochę dlatego, że to jest taka trochę zmiana, która mi się wydaje, że odpowiada po prostu temu, co gracze robią, bo no, bardzo często jest tak, że było tak, że raczej przymykało się na to oko, że gdzieś tam jakiś jeden ludek przechodził koło swojego czołgu i zamiast go tam obejść super dokładnie przez literę L, to robił jakiegoś tam Pitagorasa i tam przemykał i tak dalej. No to teraz jakby trudniej się zablokować, no bo możemy sobie przechodzić przez to i trochę szybciej się gra dzięki temu, bo nie trzeba tam manewrować wokół swoich oddziałów. Trochę spadła jakby taka decyzyjność co do pozycjonowania się wzajemnie, ale z drugiej strony, czy to była aż taka wielka głębia, no to nie jestem przekonany. To akurat mi się podoba. Wolę, żeby ta zasada była, niż żeby jej nie było. Ta stricte jest tym przechodzenie przez swoje modele. No tak, też uważam, że tutaj uproszczenie gry na tym poziomie jest spoko. Ogólne uproszczenie gry, jakie GW robi z tą grą, jest według mnie niekoniecznie dobre. Ale akurat w tym wypadku tak, też uważam, że to już takie pilnowanie tego, czy tam ktoś przechodzi przez kogoś i tak dalej, to jest takie bardzo upierdliwe. Dokładnie tak. Na to jeszcze tutaj tylko delikatną wzmiankę chciałbym pochwalić zapis o Remain Stationary, gdzie wprost jest napisane w zasadach, że trzeba jakby świadomie wybrać jeden z tych ruchów, który wykonujemy, fallback, remain, zwykły move albo advance. No i to rozwiązuje bardzo dużo problemów, które byłyby przykładowo w 9 edycji, kiedy dzieją się jakieś rzeczy, które wymagają tego, że masz stać w miejscu, na przykład w turze przeciwnika, tak? Na przykład strzelasz Overwatch. No i pytanie, czy działa ci stanie w miejscu w turze przeciwnika, no bo w jego movemencie jakby byłeś stacjonary i tak dalej, albo nie wiem, spadłeś z rezerw i tak dalej. Tu jest wprost napisane, że masz to zadeklarować jako tako i jeżeli nie miałeś tego takiego stepu pod tytułem hej, deklaruję, że oni stoją w miejscu, to wiesz na 100%, że oni nie są remain stacjonary. Prosty, krótki zapis, a według mnie sporo tematów tutaj rozwiązuje. Zgadza się. Okej, normal move jak normal move, nic się nie zmieniło, advance również nie zmienił się. Oj, zmienił się. Advance się zmienił, proszę pana. Advance się zmienił, ponieważ wcześniej advance tak literalnie był częścią move'a i był po prostu dodatkowym rzutem, który zwiększał nam move. Teraz advance jest de facto osobnym ruchem, który wykonujemy po normalnym move'ie, a ma to zastosowanie we wszystkich umiejętnościach, które skracają nam ruch, advance i szarże. Wcześniej w 9 edycji było tak, że jak dostawałeś minus 2 do ruchu, to jak rzucałeś advance, to cały czas miałeś minus 2, a teraz te zapisy są tak stworzone, że dostajesz i minus 2 do ruchu, i minus 2 do advance'a, czyli jeżeli biegniesz, to masz minus 4 do ostatecznej decyzji. Więc tutaj jest taka delikatna zmianka. Okej, taki smaczek. No i fallback. Fallback pozwala wycofać nam się z kombatu. No i tutaj jest jedna z dużych zmian, czyli to, że każdy ma po prostu darmowy dostęp do Desperate Breakout. Czyli jeżeli zostaliśmy otoczeni przez modele przeciwnika,
to nie musimy już teraz używać CPK-u, żeby móc przechodzić przez jego modele przy fullbackowaniu, tylko po prostu robimy to z automatu. No i ograniczenia są wtedy takie, jeżeli wykonujemy Desperate Breakout, oczywiście to działa, jeżeli nie mamy fly, bo jeżeli mamy fly, to sobie możemy po prostu przelecieć nad modelem przeciwnika. I wtedy taki oddział, który wykonał ten Desperate Breakout, jest automatycznie battleshookowany. I dodatkowo na 1-2 te modele znikają ze stołu. Tak jest. Desperate Escape Test. Dokładnie tak. Ale no, zmienia to tyle, że jakby to tripointowanie, to akurat rozumiem, bo tripointowanie jest takie mało instynktowne, a nie dało się go przy takiej konstrukcji zasad jakby i kombatu, nie dało się go jakby usunąć z gry. A po prostu to wiem, że dużo ludzi, którzy jakby nie są takimi super kompetytywnymi graczami, a GW oczywiście takich celuje, to narzekało, że to jest bez sensu i tak dalej, więc tutaj wprowadzili to, że można to zrobić. Oczywiście wcześniej to był gem dodany gdzieś tam po drodze, teraz po prostu to można robić, no i jakby dostajesz za karę takie obostrzenie, że jesteś automatycznie zbattleshookowany, więc powiedzmy, że to tripointowanie coś tam daje, ale nie daje już takiej pełnej odporności na przykład na strzelanie, żeby przeciwnik nie miał cepeków, zawijaliśmy się na nim i wtedy mieliśmy pewność, że na przykład do nas nie strzeli, bo jesteśmy związani w kombat. Tak jest. Czy to dobra zmiana? No w sumie może dobra. Aczkolwiek to też nie będę może jeszcze spoilował, że kombat jest zarżnięty. Tak, jeszcze bardziej utrudnia kombatowym armiom osiąganie wyników. Dokładnie tak. Potem jest przechodzenie przez tereny, to mamy tylko notatkę taką, że tereny do 2 cali jakby ignorujemy, ale to, że tak powiem, na mniej kompetytywne gry, gdzie są jakieś tam właśnie barykady, jakieś rury, jakaś taka trawka specyficzna, to, żeby po prostu graczom nie przeszkadzało w wygraniu, no to mamy tutaj przechodzenie przez takie tereny. Wszystko, co jest wyższe, no to modele się wspinają po tych terenach, czyli muszą podejść, muszą się wspiąć i muszą jeszcze potem mieć wystarczająco ruchu, żeby tą podstawkę zmieścić na piętrze. Natomiast bardzo wielką zmianą jest latanie. Keyword Fly jest nerfiony od 8 edycji. Kiedyś pozwalał za darmo strzelać po fallbacku w 8 edycji. W 9 edycji stracił tą zdolność, ale działały wszystkie inne benefity. Natomiast tutaj w 10 edycji w największym skrócie nie pozwala przelatywać przez tereny tak, jakby ich nie było. Jedyne, co zyskujecie wlatując na jakiś teren, no to jest tak zwany Pitagoras, czyli zamiast po literze L do przodu i do góry, możecie sobie poprowadzić przekątną i wzdłuż niej przelecieć, zyskując troszeczkę cali. Natomiast formalnie, jeżeli na przykład macie jakąś ruinę i chcecie przez nią przelecieć, to musicie po skosie wyliczyć sobie odległość na jej szczyt i potem odległość do podłogi z powrotem, tworząc taki jakby stożek, tak, z tego ruchu, co automatycznie powoduje, że jeżeli macie przeszkodę powiedzmy 6-calową i macie, nie wiem, 12 cali ruchu, no to nie macie matematycznej szansy jej ominąć, tak? No, często jest tak, że dużo bardziej opłaca się lecieć naokoło, tak jak zwykła jednostka bez fly, niż próbować przelecieć. Dokładnie tak. Obecnie fly pozwala przelatywać nad wehiklami i monsterami, naszym wehiklom i monsterom, jeżeli chodzi o to przenikanie się unitów. Pozwala przelatywać nad modelami wroga i pozwala łatwiej wychodzić z kombatu za pomocą fallbacka. I tutaj właściwie wszystkie profity posiadania fly się kończą. Jak ci się to podoba, graczu latających elfów? Trochę tego flya zabili, w sensie nie wiem, czy o to jakby, czy to świadomie, czy po prostu znowu czegoś nie rozkminili. Plus jest taki w tym, znaczy to plus, brak minusa, że chociaż tyle, że nie zrobili tak, że na przykład za tego flya płacisz jakieś absurdalne punkty, nie? Bo wydaje mi się, że tak nie jest. Rzeczywiście te latające oddziały są tak w miarę normalnie wycenione i raczej nie dopłacają bardzo dużo za tego flya. No tak poza tym, no to nic ten fly za bardzo nie pomaga, tak? Jeśli chodzi o poruszanie się po stole, no pomaga ci tylko jakby w interakcji z modelami, ale poruszanie po stole to praktycznie nic się nie zmieniło. Znaczy się inaczej, przy poruszaniu po stole praktycznie nic nie daje, nie że nic się nie zmieniło, bo zmieniło się bardzo dużo względem 9 edycji. Tak, no tak. Modele z fly bardzo często zachowują się jak wszystkie inne po prostu. Rezerwy. Kolejny przykład, jak prosty pomysł zapisać w absurdalny sposób, więc proponuję nie czytać tego, co jest w rulebooku, tylko przekazać to w sposób taki klarowny. Rezerwy teraz dzielimy na 2 części. Rezerwy strategiczne i deep strike'i, szeroko pojęte.
No i mamy tak, że jeżeli gramy na 2000 punktów, to wszystkich rezerw, zarówno strategicznych, jak i deep strike'ów, może być do 1000 punktów w sumie, czyli połowa punktów i połowa unitów. Natomiast pule strategicznych rezerw, które wychodzą z krawędzi, to jest maksymalnie 500 punktów. I do tego to się sprowadza. GW niepotrzebnie jakby podzieliło te rezerwy na dwie części, więc tutaj po prostu lepiej mieć tą świadomość. Fajnie jest opisane to wychodzenie z krawędzi, teraz jest takie bardziej intuicyjne niż było w 9 edycji, gdzie właściwie do samego końca mam wrażenie, że nie wiedzieliśmy, jak grać to by intent, bo tam były te kwestie wychodzenia w narożnikach, w deploymencie przeciwnika, ale nie z jego krawędzi, ale z bocznej krawędzi, czy mogłeś, czy nie mogłeś, to było takie śliskie. Teraz to jest fajnie opisane, mogli to po prostu napisać wprost, tak? Masz 1000 punktów na wszystkie rezerwy, jakie są, ale w strategiku trzymasz maksymalnie 500, koniec, kropka. No, napisali to zupełnie inaczej, no spoko. Cała reszta jest taka sama, jak wychodzicie z rezerw, to zawsze jesteście traktowani jak ruszeni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bym się chwileczkę zatrzymał, bo myślę, że to jest fajny moment, żeby pochwalić Games Workshop za keywordy, te Universal Special Rules, czyli wreszcie mamy jednolite deep strike'i, feel no pain i tak dalej. No jeżeli za coś chwalić GW, to właśnie za to, nie? No tak, to zdecydowanie najlepsza rzecz, która spotkała tą edycję. Nie żebyśmy od jakichś 5 lat nie mówili, że powinni przywrócić USR-y. Oczywiście też nie zrobili ich odpowiednio dobrze, ale już jesteśmy na dobrej drodze, więc można pochwalić, powiedzmy, że można pochwalić GW. Dokładnie tak. Natomiast sama intencja rezerw jest bardzo podobna do 9 edycji. Gra się podobnie, tutaj jakby nie odczułem żadnych takich poważnych zmian, więc jest spoko. No ta różnica jest teraz tylko z tym wyjściem, że zawsze wychodzimy z dowolnej krawędzi, po prostu, oczywiście Strategic Reserve zawsze wychodzi z dowolnej krawędzi, 6 cali, czyli tak samo jak było, z tą różnicą właśnie, że zawsze z dowolnej krawędzi, że nie ma czegoś takiego jak tam Player's Edge i że nie możemy od niej się wychodzić, no i po prostu obostrzenie jest takie, że w drugiej turze nie możemy wejść do deploya przeciwnika i to jest wszystko. Tak jest. Więc tu rzeczywiście jest dużo, dużo prościej. Natomiast bardzo dużo zmieniło się w transportach i to tak skrajnie dużo. Po pierwsze pojawił się Firing Deck, czyli znowu dość ogólna zasada, która informuje nas, jak wygląda strzelanie z transportów, a tak naprawdę jest to strzelanie transportem z broni wkładki. Dlatego też warto sobie zapamiętać, że w 10 edycji to transport strzela za pomocą broni wkładkowych, więc działają tylko i wyłącznie zasady tego transportu. Nic, co jest aplikowane do tej wkładki, się nie dzieje. Więc to jest dość takie klarowne wyjaśnienie, że wkładki nie ma na stole tak naprawdę, ona nie ma żadnego tutaj odbicia. Tutaj też delikatna szpilka dla GW. Firing deck, czyli ilość tych broni, która może strzelić. Wyszło kilka rodzajów Reynosów. Jeżeli macie armię pechową, no to nie macie żadnego firing decka. Natomiast jeżeli gracie na przykład Death Guardem, to wasz Rhinos ma Firing Deck 2. Errata WTC już to naprawiła, na erratę ze strony GW jeszcze się musimy doczekać, ale to już taka ciekawostka. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić tutaj uwagę, to fakt, że model, który jest w transporcie, nie jest na stole i nie działają jego zasady. Jest to bardzo wyraźnie napisane. A to był taki problem, który jakby dla graczy turniejowych bardzo szybko okazywał się oczywisty, ale jednocześnie był jednym z takich najczęściej powtarzających się pytań na przestrzeni 9 edycji wszystkich nowych graczy, którzy wchodzili w 40, no bo to ciężko było znaleźć w zasadach do 9 edycji, nie? Tutaj mamy wprost napisane, że model w transporcie nie bierze udziału w grze jako takiej, nie działają jego aury, nie może sobie nic wybrać w command phase, to jest akurat spoko, nie? No tak, tak. Wcześniej to było rzeczywiście, że tam często był zapis, że while model is in your army. No i w sumie właśnie ludzie mówili, że no co z tego, że jest w transporcie, jak jest in your army i rzeczywiście było to niekoniecznie wyjaśnione. No, dokładnie tak. Czyli coś tam to GW z tej poprzednich edycji bierze. Szkoda, że tak mało. Co sądzisz o zmianie polegającej na wychodzeniu z transportu, który się ruszył? No bo to już jest zmiana bardzo duża, jeżeli chodzi o gameplay jako taki. Fajne, to w sumie trochę tego brakowało moim zdaniem. Co prawda oczywiście były pojazdy, które to miały jakby z bazy, jakby tym się wyróżniały, więc teraz tego nie mają. Nie wyróżniają się na tle innych, ale według mnie to z założenia dobrze wpływa na grę, bo trochę by poruszyło transporty, które według mnie trochę zostały w tych poprzednich edycjach już wymiecione. W sensie one nie do końca miały sens, bo cokolwiek byś w nich nie wiózł, to zawsze musiałeś pomyśleć, które wcześniej, co chcesz, gdzie chcesz ten transport ustawić, żeby móc z niego dobrze wysiąść, tak? To trochę powodowało, że te transporty miały swój taki problem i ludzie niezbyt chętnie ich używali.
No co jakby skraca, wiesz, skraca zakres limitu, który jest używany, więc niekoniecznie to było dobre. No i teraz powiedzmy, że te transporty mają, no to jest buff dla transportu. To jest po prostu dodatkowy argument, żeby chcieć użyć transportu i to jest spoko. Bo możesz sobie podlecieć jakimś składem, wysiąść, strzelić. Nie zaszarżujesz, chyba że masz specjalną zasadę, tak, jakiś tam assault ramp, który jeszcze ci daje to, że możesz szarżować po takim manewrze. Więc w pewnym sensie no ten jakby zastosowanie tych transportów się poszerza, więc to na pewno na plus, a według mnie nie sprawia to nic takiego, co by było w jakiś sposób OP, co szczególnie właśnie widać po tym, że no nie wiem, widziałeś jakieś transporty w tej 10. edycji, bo to jest właśnie to dlaczego powiedziałem, że z założenia, bo w ostatecznym rozrachunku i tak tych transportów nie ma w grze, ale no wiesz, kto wie, no gdzieś tam wyjdą kodeksy, trochę zacznie rotować ta meta, może się nagle okazać, że musisz się chować w tych transportach i granie z transportów ma jakiś sens, tak? No, dokładnie, dokładnie tak jest, tak, tak. Ale no, zmiana na plus, tak jak mówisz, jakby nie rozwala gry, nie ma jakichś takich potworków przez to, a z drugiej strony te transporty stały się bardziej grywalne, no i tutaj jakby nie dyskutujemy o punktach jako takich, ale trzeba też przyznać, że te transporty wreszcie są sensownie wycenione, tak? Już chyba z legendarnego kalkulatora liczenia punktów znikł ten keyword transport, który tam podrażał automatycznie model za o 30% tylko dlatego, że kogoś przewoził, nie? Teraz nie ma tego problemu, no, i to już takie bardziej sensowne jest, nie? To prawda, coś tam się dzieje w tym, w tej kwaterze głównej GW. Może właśnie zmienił kalkulator. Możliwe. Jeżeli chodzi o embark i disembark, działają tak samo. Embark within, disembark wholly within, 3 cale. Wszystkie zasady, które były w 9. edycji, właściwie tak samo zostały tutaj opracowane. Opisane jest, co się dzieje w przypadku zniszczonego transportu. No i tutaj dwie uwagi. Pierwsza to są obrazki, to jest to, o czym mówiłeś. Oprócz faktu, że mamy opisane, co się dzieje, to mamy też dokładnie pokazane, co w jakiej kolejności mamy wykonać. I jednocześnie zmiana przy zniszczonym transporcie. Teraz na jedynkach, które rzucamy kostką za każdy model w tym transporcie zniszczonym, nie ginie nam model, tylko dostajemy jednego mortal wounda, co drastycznie zwiększa przeżywalność wkładki. No i też myślę, że jest zmianą na plus, no bo jeżeli grałeś w 9. edycji jakiś transport, miałeś, nie wiem, orki, jakieś meganoby po 40 punktów za model i tak dalej, i w kluczowym momencie kulnąłeś te trzy pały i straciłeś 120 punktów tylko dlatego, że kulnąłeś trzy pały, no to wydaje mi się, że to było takie troszeczkę mało fanowe i teraz jest chyba lepiej. Też, żeby, nie żeby to była jakaś mega wielka zmiana, ale wydaje mi się, że kroczek w dobrą stronę. No tak, tak, to myślę, że spoko. I dużą zmianą też jest, co się dzieje, kiedy transport, którego wysiadamy, został otoczony, bo Emergency Disembarkation, które wcześniej też było gemem i pozwala wysiadać na 6 cali, no, teraz też zostało zachowane to Emergency Disembarkation, z tą różnicą, że już nie jest opcjonalnym gemem, czyli nie pozwala robić takich figołków, że świadomie używamy, świadomie narażamy się na większą szansę jakby na śmierć, ale żeby zyskać te dodatkowe cale wysiadki, teraz jest tak, że Emergency Disembarkation używa się automatycznie, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy rzeczywiście nie mamy jak się wystawić. Czyli została zabrana możliwość tych fikołków takich, żeby korzystać z tego gema. Na przykład jak robiły harlekiny, że wysiadały sobie dalej specjalnie po to, żeby na przykład wejść na znacznik. No ale z drugiej strony jest on jakby używany automatycznie, czyli nadal mamy obronę przed tym, że przeciwnik na przykład otoczy nasz transport, który ma zostać zniszczony. Tak jest, jak najbardziej, tak, 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 wszystko się zgadza. No i Shooting Phase. Shooting Phase. Niby taki sam, a jednak troszkę inny. Tak, pierwsza najważniejsza rzecz, którą mega na początku wszyscy pomijali, a potem się okazuje, jak się pogra, że jest kluczowa. Czyli co to znaczy być eligible to shoot? Jest to ważne dlatego, że niestety, jest też, no mówiłem, będą skoki w różne strony, więc trochę przejdziemy do misji, ale obecnie to jest jeden przykład takich rzeczy, które GW z jakiegoś powodu właśnie zapomniało i nie przeniosło z poprzedniej edycji, a co zdecydowanie by się to przydało, czyli to, w jaki sposób wykonywane są misje. I gdzie wcześniej po prostu mieliśmy całą stronę tam w rulebooku opisaną, co to jest jakby wykonywanie akcji, robienie akcji, co się dzieje, kiedy robimy akcję, kiedy możemy wykonywać akcję, kiedy nie możemy. Bez kitu, no jakby to rozwiązywało wszystkie problemy dotyczące akcji. Masz konkretnie napisane, kiedy możesz, kiedy nie możesz i tak dalej. I GW z jakiegoś powodu stwierdziło, że oni tego nie potrzebują w 10. edycji.
No i jakby na tym poziomie myślisz sobie, dobra, to może po prostu nie ma w grze akcji. No ale potem okazuje się, że bierzesz dowolną kartę Tacticala i w zasadzie w każdej z nich jest coś, co jest zrobieniem akcji, tylko nie jest nazwane zrobieniem akcji. Niestety. Bo polega to na tym, że na przykład mamy, nie wiem, Deploy Teleport Homer i tam jest napisane, że jeden oddział, który znajduje się na środku stołu, tam w odpowiednim zasięgu, może zamiast strzelania rozłożyć teleport Homer i tam wtedy dostajemy odpowiednie punkty, a ten oddział nie może do końca tury nic więcej wykonywać. Żeby warunkiem jakby wykonania tej akcji poza tymi standardowymi jest to, że taki oddział musi być eligible to shoot. No i pojawiła się masa ogólnie problemów z tym na starcie, no bo tak jak mówiłem, tutaj mamy definicję, że oddział eligible to shoot jest wtedy, kiedy nie adwansował albo nie wykonał fallbacka. No i okej, jest takaż definicja. No ale pytanie pojawia się nagle, czy na przykład oddział, który nie ma broni do strzelania, jest eligible to shoot? Na logikę nie, według EW tak. No tak, bo to by nie miało sensu, że oddział, który nie ma broni strzeleckich, nie może wykonywać akcji, znaczy się, no akcji, nie może wykonywać tych misji, tak? Przy czym, no jakby to po prostu było zawarte w opisie akcji i by to wyjaśniało, no to by było z głowy, ale GW z jakiegoś powodu magicznego naprawdę... Nie mam pojęcia dlaczego, zdecydowało, że tej po prostu akcji jako osobna mechanika w grze nie zachowa. To jest dla mnie naprawdę magia. No i potem na przykład pojawiają się takie rzeczy w stylu, jak oddzielę jest jeden model, który ma broń Assault, tak, z keywordem Assault, no to automatycznie oddział staje się eligible to shoot. No i teraz pytanie, czy można po adwansie wykonywać tę akcję, czy nie? No i w sumie wychodzi na to, że można, bo cały oddział jest eligible to shoot, mimo tego, że tutaj jest napisane, że nie jest. No i tak samo z pistoletem i kombatem, gdzie w poprzedniej edycji. I wydaje mi się, że to nie jest intencja GW, nie była taka, żeby oddział mógł wykonywać po adwansie albo będąc w kombacie akcję, no bo to raczej jest mało instynktowne i ogólnie tak nie brzmi najlepiej, że bijesz się z przeciwnikiem i w sumie, dobra chłopaki, to się nie bijemy, tylko rozkładamy tutaj teleport Homer. No i żeby nie było jeszcze za dobrze, to taki oddział, który ma pistolet, to może rozłożyć ten teleport Homer, ale taki oddział, który nie ma pistoletów, to już tego teleport Homera nie rozłoży. No i takie właśnie kwiatki wychodzą i ja mi się wydaje, że tutaj GW nie miało tego kompletnie na myśli, ale właśnie z jakiegoś powodu stwierdziło, że zasad akcji do rulebooka nie przepisze, no i właśnie wychodzą nam takie kwiatki. Tak, ja automatycznie tutaj też przykład, no nie wiem, Doctrine Space Marinesów, która, jedna doktryna, która mówi, że możesz po fallbacku strzelać, co automatycznie oznacza, że po fallbacku jesteś eligible to shoot i cała armia może wykonywać akcję po fallbacku, nie? Też nie wiem, czy to był intent GW, też mi się wydaje, że raczej nie. Nie wiesz, może chodziło o to, że wiesz, tak, że Space Marines są tacy tactical masterminds, że potrafią nawet po fallbacku wykonywać tam kluczowe cele. Może. No tak samo Eldarzy mają po prostu gema, który daje im ten, że mogą za CPK tak samo właśnie być eligible to shoot po fallbacku, więc automatycznie będą mogli wykonywać akcje. No właśnie. Które nie są akcjami. Które nie są akcjami, tak. No dobra, i co dalej w tym shootingu? Cała procedura jest praktycznie identyczna, czyli wybieramy sobie nasze bronie, nie musimy strzelać ze wszystkiego, jeżeli ktoś nie chce. Wybieramy przeciwnika. Tutaj wspominałeś odnośnie tego full visible i tam part visible i tak dalej. No to tutaj jest drugi element, że jeżeli przeciwnik nie jest w ogóle widoczny, to nie możemy w niego strzelać, chyba że mamy broń indirect, o której za chwilę. Natomiast to, co się zmieniło, to big guns never tire, czyli strzelanie w i strzelanie z monstrów i wehikli. Tutaj akurat brakuje mi obrazka, który bardzo ładnie to pokazuje, ale chyba w designer komentarzy jest taki bardzo fajny obrazek, który rozwiewa te wątpliwości. Natomiast jeżeli czujesz się na siłach, to możesz po prostu opowiedzieć w swoich słowach, jak teraz strzela się do i z monsterów. No więc tak, pojazd, który... Znaczy oczywiście mówimy o przypadku monsteru i pojazdu w kombacie, tak? No bo to taki zwykły... Po prostu do monsterów to nie ma tam... Nic się nie zmienia, czy tam pojazdu. Mówimy o sytuacji, w której pojazd albo monster jest w kombacie. Trochę jest tego. Po pierwsze, jeżeli mamy związany pojazd z czymś w kombacie, to tak. Z czym ten pojazd jest związany, nie może strzelać, no bo modele, które są w kombacie, strzelać po prostu nie mogą. Chyba, że jesteśmy monster albo vehicle, wtedy ten pojazd lub monster może strzelać, będąc, mimo tego, że jest w kombacie, i może strzelać do tego, z czym jest w kombacie, chyba, że ma blasta, czyli tak jak było poprzednio, ale zmieniło się to, że teraz możemy równie dobrze i swobodnie i bez żadnych obostrzeń strzelać tym monsterem lub pojazdem poza kombat. Czyli stoimy sobie, nasz, nie wiem, Dreadnought stoi z 10 gwardzistów w kombacie
i po prostu ma laser i zamiast przebijać się tym laserem przez tych gwardzistów, to wali tym laserem poza kombat, na przykład do czołgu przeciwnika. Więc to jest, myślę, jak najbardziej spoko, bo trochę to było takie mało instynktowne, że masz jakiś tam wielki pojazd, jakiegoś wielkiego dreada, jakiś tam jeden greczyn mu stoi pod nogami i ten wielki dread nie może strzelać. Więc rzeczywiście to jest spoko. W każdym przypadku, jeżeli strzelamy poza kombat lub w ten sam kombat, z którym jesteśmy, to będziemy dostawali minus jeden do hita. Chyba, że jest to broń pistol, która naturalnie pozwalałaby i tak strzelić. I dodatkowa rzecz jest taka, że to strzelanie w pojazd jadący w kombacie działa też w drugą stronę, czyli jednostki z zewnątrz mogą strzelać do pojazdu, który jest w walce wręcz z sojuszniczymi pojazdami. Czyli tak samo jak ten Red może walnąć z lasera w czołg, mimo tego, że Gretchen mu stoi pod nogami, tak samo czołg może strzelić w tego Dreda, mimo tego, że Gretchen mu stoi pod nogami i również strzela na minus jeden. Co warto zaznaczyć, nie ma tutaj żadnej takiej dodatkowej zasady, której można byłoby się spodziewać, w stylu na jedynce tu hit, wbijasz mortala w to, co jest w swój sojuszniczy oddział, który wiąże ten pojazd. Nie ma tu nic takiego, czyli można swobodnie jakby wymieniać ogień w kombat i poza kombat, jeżeli dotyczy to strzelanie pojazdów lub monsterów. Mhm. Dokładnie tak. Bardzo ładnie wyjaśnione, podobało ci się? Bardzo ładnie wyjaśnione, podobało mi się, wszystko zrozumiałem. I według mnie zmiana jest ok. Wydaje mi się, że jakoś bardzo na tą grę nie wpływa. Wpływa w taki sposób, że to jest teraz po prostu bardzo instynktowne. Znaczy, dobra, jak ktoś przychodzi z zewnątrz, to na pewno, jak ktoś ma przyzwyczajenie jeszcze z poprzedniej edycji, to musi się chwilę przestawić, tak, ale ostatecznie jak się zastanowisz, to rzeczywiście no ma to sens, że tak jak mówiłem, no stoi wielki pojazd i jakiś tam pojedynczy jakiś gwardzista czy inny greczyn, który tam ledwo mu za kostkę sięga, nagle nie powoduje, że cały pojazd jest zablokowany. Co jest kolejnym miejscem, w którym kombat cierpi, bo wiązanie się w kombat już tak coraz mniej daje. Prawda. Tutaj jeszcze mamy kolejną uniwersalną zasadę stealth, czyli minus jeden do trafienia w shootingu. Nie w shootingu, tylko na ręcz atak, bo tam... Na ręcz atak, tak, bo pistolety w kombacie też dostają minus jeden do trafienia, jak najbardziej. Natomiast tutaj przy tym stealthie chciałbym się tylko delikatnie na chwilę zatrzymać. Na ten moment minus jeden to hit waży dużo więcej niż w dziewiątej edycji, bo jest bardzo mało zdolności, które to ignorują. Gdyby tak zostało, to byłoby super, ale raczej nie zostanie. Natomiast też tutaj jest dobra okazja, żeby wspomnieć o tym, że kapy na plus, minus do hita dalej się wszystkie warunki kumulują, natomiast ostatecznie nie może wam wyjść wynik wyższy niż jeden w jedną lub drugą stronę, czyli jest tak samo jak w dziewiątej edycji. Mm-hmm. No i to, o czym wspomniałeś, co akurat myślę, że jest pewnym plusem tutaj, ale to już znowu odskakujemy trochę, ale do już samych indeksów i do statystyk, gdzie rzeczywiście da się zauważyć, że no nastąpiło gwałtowne zmniejszenie potencjału ofensywnego, nie w całości, bo w całości to nie, bo jest masa umiejętności, który ten potencjał ofensywny sprawia, że jest 10 razy gorszy niż był, ale ogólnie patrząc po datasheetach, właśnie to co mówisz, BS-y, AP, siły, broni, damage, znacznie wyższy toughness sprawia, że minus 1 do hita jest na wagę złota, bo nagle na przykład, nie wiem, Gainstealer, Neofici nie trafiają zawsze na 2+, ze swoich jakichś tam górniczych laserów, tylko trafiają z bazy na 5, na 4 to jak się nie ruszą, a jak się ruszą i jeszcze mają minus 1 do hita, to nagle na 6 i nastąpiło takie dosyć mocne przesunięcie tych punktów trafienia w ten tył i to, że mamy minus 1 do hita naprawdę powoduje dużo więcej niż w poprzedniej edycji, gdzie mi się wydaje, że takie minus 1 do hita często nie miało znaczenia, jeżeli kluczowe piony przeciwnika dla nas strzelały. Dokładnie tak było. Mhm. Dokładnie tak. Wszystko się zgadza. Przechodzimy do Making Attack, które jest takie samo, więc tutaj się nie będziemy zagłębiać. Hit Roll, Wound Roll działa dokładnie tak samo. Invy. Ważne jest chyba Allocate Attack tylko z tej sekcji, gdzie ono tylko w kontekście liderów, że nie możemy świadomie wybrać lidera jako osobę przyjmującą atak, jeżeli mamy jeszcze bodyguardów, czyli jeszcze jest reszta oddziału, którego został ten lider dołączony, to nie możemy zrobić tak na przykład, że dostawiamy do jakiegoś oddziału lidera, który tam ma bardzo wysokiego save'a i on sobie tam będzie tam tankował, tylko zawsze najpierw schodzą bodyguardzi. Jest możliwość, że będziemy mieli na przykład więcej niż jeden model zraniony w oddziale właśnie w przypadku, kiedy z jakiejś zasady, na przykład jakiejś snajperki czy tam innego strzału, który wybiera konkretny model, jakby, że dostaje obrażenia, może się zdarzyć tak, że
na przykład jeden z modeli obrońców jest ranny i Litter przy okazji też jest ranny. Tak, i tutaj to jest to, co powiedziałeś na początku. Ta pierwsza zasada, która mówi, że jeżeli możesz, to musisz dopisywać damage do bodyguardów, nadpisuje tą zasadę, która mówi, że musisz przypisać obrażenia do już rannego modelu, tak? Bo może się zdarzyć sytuacja, w której jedynym rannym modelem jest Litter, ale kolejne ataki i tak muszą iść w bodyguarda, jeżeli tylko mogą, nie? To jest jakby nadrzędne tutaj. Reszta rozgrywana jest tak samo. Mamy Universal Special Rule na Feel No Pain w końcu, czyli już nie mamy przypadku, w którym to samo jest zapisane różnie i w zasadzie nie wiadomo, jak to interpretować, czy to jest dokładnie samo, czy nie. Spoko. To jest w sumie takie słodkie, że ten Feel No Pain nigdy tak naprawdę nie zniknął, nie? Od siódmej edycji, jak on tam zniknął w ósmej i tak dalej, to i tak wszyscy mówili, że rzucają Feel No Paina, a nie tam Delightful Agonies czy coś, więc... Tak, tak. No i GW akurat chyba samo to zrozumiało i też tą zasadę tak po prostu nazwało tutaj. Dokładnie, tak samo jest z Deep Strike'iem. Tutaj jeszcze też plusik dla GW przy Deadly Demise, czyli tym wybuchu transportów i pojazdów oraz niektórych monsterów. Teraz to po prostu zawsze jest 6 cali, zawsze wybuchamy na 6 i jedyną zmienną jest liczba mortali, jaką zadajemy w unity obok. Nie ma już sytuacji, że ktoś wybucha w 3 calach zadając mortala, ktoś inny w D6 zadając D3 i tak dalej. To zostało fajnie sklaryfikowane. Zawsze 6 cali, zawsze na 6, zmienia się tylko liczba mortali i spoko. Zmiana według mnie bardzo, bardzo mocno na plus. No ponownie jakby... Znaczy no to jest co, że to uprościli, a potem dodali te na przykład właśnie datasheety, że masz tę samą broń, która ma różne profile w zależności od datasheetu, nie? Więc jakby teraz już nie musisz pamiętać, jak wybucha Dreadnought, a jak wybucha Rhinos, ale za to musisz pamiętać, jak działają konkretne bronie na konkretnych modelach, nie? Więc to jest takie, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Trochę tak. No i co, przechodzimy do creme de la creme, czyli weapon abilities. Jednych z creme de la creme tej edycji. Największa będzie zaraz, jak będziemy szarżowali i potem mieli kombat. Ale tutaj też są niektóre fikołki, więc tak. Możemy przejść sobie po kolei. Assault, najważniejsza zmiana, nie daje kar do strzelania pobiegu. Po prostu jeżeli masz assault, to strzelasz normalnie, tylko że pobiegu. No i jesteś eligible to shoot, więc pozwala ci wykonywać akcje. No póki co, tak, bo nie wiadomo w sumie, jeszcze chyba, wydaje mi się, że GW jeszcze tego nie sklaryfikowało. GW to, że tak nie działa, wie. Jest na, to, że mówimy, że tak działa, jest na podstawie wytycznych WTC. Dokładnie tak, tak. No ale to jest jakby jasne, nie? Rapid Fire też jest spoko, jedyna różnica jest taka, że kiedyś to było po prostu podwojenie strzałów na połowie zasięgu, teraz jest różnie, bo macie dodatkową cyferkę, którą dodajecie do bazowej ilości strzałów, więc czasami jest tak, że macie na przykład 4 strzały bazowo, a na Rapid Fire 7, ale też myślę, że jest takie dość instynktowne, proste zmiana, jakaś taka neutralna, jest ok. Ignore cover, super potężny keyword, ponieważ cover jest wszędzie, prawda? Tak, tak, no trochę to wynika z tego, że my gramy na ruiny, po prostu, że jakby przyjęło się, że się gra na stołach zastawionych ruinami, zresztą samo GW to podpowiada, jak są przykładowe stoły od GW, to one też są w dużej mierze zastawione z samymi ruinami, ale tak, tereny, ruiny są napisane w taki sposób, że naprawdę trzeba się postarać, żeby nie mieć covera, bo wystarczy, że choć kawałek naszego modelu zasłonięty jest przez ruinę, to mamy cover. To jest potwierdzenie tego, że GW tam się zarzekało, że będzie w tej edycji większa ta odporność, less lethality, no to czasami im się to udaje, czasami nie, o czym też pewnie jeszcze będziemy wspominać. W każdym razie naprawdę trudno jest nie mieć covera. W związku z tym, jeżeli ignorujemy cover i zyskujemy punkt dodatkowego AP, gdzie, tak jak mówiłem, to AP poszło w dół, to jest to po prostu bardzo, bardzo potrzebna zasada. Tak jest, dokładnie tak jest. Nic dodać, nic ująć. Twinlink, kiedyś starsi gracze pamiętają, to był wbudowany przerzut hita, teraz jest wbudowanym przerzutem wunda. Ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest jak jest, spoko. No jakby różnica jest taka, że w poprzedniej edycji Twinlink dawał ci po prostu podwójną ilość strzałów. Tak, 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 to fakt. Teraz daje jakby tą bazową, czyli twinlinkowany Heavy Bolter będzie miał tyle samo strzałów, co zwykły Heavy Bolter. Z tą różnicą, że będzie miał po prostu przerzut to wound za to, że jest twinlinked. Więc spoko, trochę mniej tych kostek się będzie generowało jakby z tego, ale za to rzutów jest ostatecznie pewnie bardzo tyle samo. Bo mamy ten przerzut i tak dalej.
Przy czym oczywiście GW dalej ma swoje kwiatki i na przykład, nie wiem, w Eldarach Twinlinked Starcanon, który Duke Starcanon ma dwa strzały, to w przypadku twinlinkowanego Starcanona mamy strzałów 4, czyli Woźny nie zapomniał zmienić tą liczbę strzałów na tą, która powinna być, dał dalej dwa razy większą, a równolegle dalej jest ten pełny reroll to Wunda. No i są takie właśnie kwiatki oczywiście właśnie, nie wiem, wynikające chyba z tego, że oni to tak piszą i po prostu napisał, zapisał, wysłał i poszło do druku. Nikt tego drugi raz nie sprawdza, nie czyta i tak dalej. Tak bym to widział. Pistolety, tak jak było, też według klaryfikacji WTC pozwalają wykonywać te niby akcje w kombacie. Cała reszta tutaj się nie zmieniła, po prostu pozwalają oddać strzał w kombacie. Torrent to jest flamer, więc zamiast wszędzie pisać w zasadach, że jeżeli używasz tej broni, to masz automatyczne hity, nie rzucasz na hit, bla bla bla, no to po prostu jest flamerem, wszyscy wiedzą o co chodzi, nie? Więc to jest akurat okej. Okay. Lethal Hits, pierwsza taka konkretna mechanika, czyli lubiane, wszędzie szanowane autowundy z 9 edycji, teraz są po prostu dostępne dla każdej armii. Critical Hit, czyli bazowy hit na 6, natomiast są zasady, które mogą to nadpisywać, powoduje automatyczne zranienie. Tak, i tutaj warto się według mnie zatrzymać. Rzeczywiście to ominęliśmy to przy hitrolu i wundrolu, bo rzeczywiście zapomniałem, ale GW wprowadziło do gry coś takiego jak critical hit i critical wound. To się tak wydaje, jak się czyta, że to jest to, to jest to, że automatycznie wszystko się wunduje na szóstkach, albo automatycznie się trafia na szóstkach, że nie da się zrobić tak, że nie trafiasz. No i tak na podstawowym poziomie rzeczywiście tak jest, że critical hit to jest po prostu to, że zawsze na szóstce trafiasz i to jest critical hit. Critical wound to jest to, że zawsze na szóstce wundujesz, nieważne czy masz jeden siły, a przeciwnik 20 tafa i tak na szóstce go wundujesz. No i rzeczywiście na takim podstawowym poziomie tak jest, ale potem właśnie, nawet tutaj widać po tym przykładzie, mamy sporo zasad, które wprowadzają ci zasadę, jakby funkcję jakąś, która mówi, jeżeli miałeś nie właśnie rzut na szóstkę konkretny, tylko zrobiłeś critical hita, to coś tam, coś tam. I nagle się okazuje, że jak zagłębisz się w grę, to też hity, to jest sporo zasad, które na przykład powodują, że masz na przykład lethal hity, czyli właśnie to, że na critical hicie masz automatyczne zranienie, bez rzutu na zranienie, i jakiś keyword, jakiś unit czy coś, który ma zasadę, że masz critical hity na piątkach. I nagle okazuje się, że te twoje lethal hity, które normalnie triggerowałyby się na szóstkach, teraz będą się triggerowały na piątkach, bo masz pewne skąpienie zasad. Jedna powoduje, że masz na critical hitie autozranienie, a druga ma, że critical hit ci się rozszerza na jakiś większy zakres rzutu. Więc jakby warto o tym pamiętać i czasami są takie zasady, nie wiem, ja na przykład wczoraj w DevGuardzie znalazłem, że masz anty-infantry, które właśnie powoduje, że ci się rozszerza zakres auto tego critical wounda do 4+, tam na flamerach, a z jakiegoś drugiej tam zasady jest, że jak masz critical wounda, czyli właśnie na te 4+, byś to zmienił na infantry, to masz lepsze AP i tak dalej. Więc warto tutaj o tym pamiętać, że to jest w ten sposób rozróżnione. I to chyba spoko, bo to w pewnym sensie właśnie jest to wykorzystanie USR-ów, które wcześniej właśnie byłoby tak, że albo by musieli napisać cały ten paragraf, że no, to w tym przypadku ci się na piątkach będzie triggerowało i tak dalej. A teraz to jest załatwione właśnie tymi keywordami. Mhm. A jak oceniasz z perspektywy grania same lethal hitsy? Spoko, nie spoko? No, lethal hitsy są mechaniką, które były, bo było to autowundowanie na 6 i nie wiem, w przypadku na przykład Eldarów po prostu mają je wszystkie oddziały, które i takie miały, więc jakby no, jest to coś, co było i to jest spoko, tak? O to generalnie chodziło w tych broniach, że one mają trochę walczyć jakby z tym wysokim tafem, tak? Że jakby nie masz tego rzutu na, że masz dużo, nie wiem, gauss weapony. Że masz, nie masz tego rzutu na ranienie, bo masz po prostu dużo strzałów z niską siłą, jakimś tam wyższym AP, ale masz niską siłę i dzięki tym lethal hitsom trochę jakby nadganiasz to, że przeciwnik ma wysokiego tafa. Lanca. Kiedy szarżujemy, posiadacz keywordu lance dostaje +1 do wound rolla, czyli coś, co z grubsza miały na przykład Shining Speary w Eldarach. Teraz przeniosło się jako taki normalny keyword, no i też jest spoko, bo to też bardzo często jest przy tych unitach, gdzie się aż wydaje, że ta lanca jest po prostu oczywista, tak, więc wydaje mi się, że jest taka dość fajna, naturalna i fajnie, że ten keyword w ogóle jest, nie? No, akurat Shining Spirit tego nie miały, ale tak. Jak to nie miał? Nie miałeś lepszego mundowania, czy tam większej siły w szarży, coś takiego? No, większej siły, ale nie plus 1. Okej, no dobra.
Tak. Ale to jakby odzwierciedla wszystkie te takie pseudo-kawaleryjskie unity, które po prostu się rozpędzają i w szarce dają większy damage, czy tam po prostu są bardziej skuteczne, nie? No to, to jest akurat fajne. No dobra, pogadaliśmy sobie o fajnych rzeczach. Przechodzimy do jednego z największych problemów tej edycji, który no, jest jak taką soczewką, gdzie ogniskuje praktycznie całą głupotę Games Workshop. Jest flagowym przykładem tego, że GW wzięło wszystko, co było wypracowane w 9 edycji i wyjebało to do kubła. Dokładnie tak. Nagrywamy to 11 lipca 2023 roku. 4 lata temu, bez miesiąca, miała premiera pierwszego suplementu do Space Marinesów w 8 edycji jeszcze. Od tego momentu mniej więcej zaczął się wielki problem z No Lossem w ostatnich latach, który oczywiście zaowocował takim pikiem przy Iron Handach w okolicy tam listopada-grudnia 2019 roku. Natomiast później mieliśmy Belerosy Admechu, mieliśmy Impaler Kanony Tyranidów, mieliśmy Gwardię. Cały czas Games Workshop widziało, że ten no-loss jest dużym problemem. To był problem właściwie na poziomie samolotów w 9 edycji, czyli bardzo, bardzo trudny. W końcu doszliśmy do sytuacji, gdzie ten no-loss udało się bardzo mocno uziemić, bo została wprowadzona zasada minus 1 do trafienia, przeciwnik miał plus 1 do save'a. Nie, nie, właśnie nie minus 1 do trafienia, tylko minus 1 do BS-a, więc do BS-a, dużo dokładnie. I to się jeszcze stakowało ze wszystkimi lasami i tak dalej, więc realnie można było mieć minus 2 do rzutu. I po tym wszystkim przychodzi 10 edycja, gdzie mamy zapis, na który właśnie patrzymy w rulebooku, który mówi, że każdy indirect fire, jeżeli nie widzi przeciwnika, to ma minus 1 do hita i przeciwnik zawsze ma benefit of cover. I są trzy problemy. Po pierwsze, jest to modyfikacja hitrolla, a nie ballistic skilla, więc dużo łatwiej jest to wyrównać. Po drugie, istnieje keyword heavy, o którym będziemy mówić za chwilę, który daje plus 1 do trafienia, jeżeli stoimy w miejscu, a jeżeli jakiś unit chce stać w miejscu, to jest to właśnie unit no-lossowy. I po trzecie, bardzo dużo no-lossów ma po prostu wbudowany ignore cover, albo ma opcję, że ktoś inny w unicie, w armii da mu ten ignore cover, co automatycznie powoduje, że no loss znowu jest bardzo dużym złem, że tak powiem dyplomatycznie. Mhm, dokładnie. I czyli wszystko, co było, i to wyrzucili i stwierdzili, że w sumie to napiszą to od nowa. Szczególnie, że jeszcze chyba było tak na początku, jak wprowadzali, jak próbowali ratować te no lossy, że właśnie on dawał ten minus 1 do hita i cover chyba jakoś tak, i właśnie ludzie stwierdzili, że to jest bez sensu, bo to nic nie daje. Jakby wytłumaczyli temu GW, a GW wtedy dopiero zmieniło na ten BS i plus 1 do save'a. Możliwe. Tak, że, i gdzie to miało znacznie większe znaczenie i zwrócili z powrotem do tego, gdzie tak jak mówisz, wszystkie te no-lossowe bronie są przede wszystkim heavy, więc po prostu ignorują to, że mają minus 1 do hita za sam fakt, że się nie ruszyły. A dwa, że właśnie często są i ignore cover i tak dalej, gdzie to jakby sprawia, że w zasadzie walimy z tego no-lossa i nie ma najmniejszego problemu. I najlepsze jest to, że oczywiście no nie było trudno, żeby na pierwszych tam 5 turniejach, 10, 15 w ciągu tego miesiąca, jakie się pojawiły, po prostu pojawił się wysyp no-lossów i ludzie ogólnie narzekali na te no-lossy i tak dalej. No, oczywista sprawa. GW, uwaga, uwaga. Tutaj byłem mega pozytywnie zaskoczony. Ale ile minęło? 2-3 tygodnie? Od wyjścia edycji? No, około 3 tygodni. I GW wydało tam Balancing Data Slate, czy jak oni to nazwali? Tak. W którym zaadresowali problem i się chwalili, że w końcu jednak poprawiamy te no-lossy, bo rzeczywiście są bez sensu i tak dalej. I... No. Aż mi brak sił. Brak mi słów po prostu. Mi też. I GW po prostu jedyne, co zrobiło, to jak coś miało taką zasadę no-loss, to dowaliło tam punktów, nie? Jakby po prostu zwiększyło koszt punktowy. Dokładnie tak, co w ogóle pokazuje, że Games Workshop strasznie powierzchownie podchodzi do jakiegoś problemu, bo podwyżkę też dostały te no-lossy, które były jakby z definicji słabe, bo na przykład, nie wiem, miały BSA 4 plus bazowego czy coś, no cokolwiek innego, nie? I po prostu nie były jakieś mega, mega problematyczne. Ale no, dajemy wszystkim z góry na dół, bo no-loss jest problemem. Dokładnie. Nie? Nie było problemem to, że po prostu ta zasada indirect fire nie działa wystarczająco dobrze, tylko po prostu podrożyli wszystko jak leci i tyle, nie? Po prostu, nie. Masakra. To jest mega słabe po prostu i naprawdę jak to zobaczyłem, to miałem takie, że no, come on GW, no, PSI.
moglibyśmy się śmiać z Games Workshop na przykład za pół roku, gdybyśmy coś takiego wychwycili w pierwszych kodeksach na zasadzie, o, typowe GW, w Corlusach jest tak, a tutaj okazuje się, że No Loss ma Ignore Cover i tak dalej, ale ziomy wypuściły rulebooka z indeksami, które dosłownie nadpisują te zasady, które mają trzymać w ryzach tego No Lossa, nie? No po prostu totalna paranoja, więc to jest właśnie ten przykład ogólnej zasady, która w teorii działa spoko, no bo mamy problem z No Lossem, wiemy, że trzeba go jakoś tam ograniczać, ale szczegółowo schodzimy, no to się orientujemy, że po pierwsze są te ignorowania tych wszystkich rzeczy, no a po drugie jeszcze istnieje pewien stratagem, o którym będziemy mówić, który jeszcze bardziej potęguje problem tego No Lossa, ale o tym w najbliższej przyszłości. Precyzja, która ma fajny intent, ale według mnie zostanie sfakowana. Pytanie, czy wiesz, o co mi chodzi? No nie, znaczy o to ci, że musisz widzieć tego bohatera, czy... Tak, ponieważ dotyczy to także kombatu. I tutaj jestem prawie pewny, że to nie był intent. No cóż, w każdym razie precyzja działa tak, że wykonując atak z precyzją w oddział, który ma w sobie właśnie lidera, bohatera, możemy my, jako strzelający, a nie obrońcy, przydzielić ten atak bezpośrednio na bohatera, pod warunkiem, że ten bohater jest visible do oddziału atakującego. No i tak jak Gogi mówi, ma to sens w przypadku strzelania, no jak snajper ma wyjąć bohatera, który jest za ścianą, jak jest niewidoczny, to nie możemy na niego przydzielić, ale w przypadku kombatu, gdzie są też bronie w kopacie, które dają precyzję, albo jest na przykład stratagem Epic Challenge, który pozwala nam, że nasz bohater tłucze się bezpośrednio właśnie z bohaterem przeciwnika, nadal ze względu na to, że wykorzystywany jest ten ogólny zapis precyzji, musimy widzieć bohatera w kombacie też. Więc jeżeli to rzeczywiście zostanie nadpisane, no to znacznie zyska ten stratagem i ta precyzja w kombacie, bo wtedy doklejamy się tylko do oddziału i możemy od razu tłuc tego bohatera przeciwnika, niekoniecznie go widząc. Dokładnie tak. Natomiast cała reszta tej precyzji, no to są po prostu stare snajperki. Uważam, że coś takiego było potrzebne w tej edycji. Myślę, że fajnie, że to jest, więc jest okej. Tylko trzeba uważać w przypadku na przykład u tyranidów, gdzie adaptacja daje nam precyzję, ale tylko właśnie na critical hitach, więc jeżeli rzucicie szóstkę na hit, to dopiero wtedy macie tą precyzję i tylko ta pojedyncza kostka jest tą precyzją rozliczoną dalej, no ale to już jest kwestia dokładnego czytania konkretnych zasad, nie? Ale sam keyword jest, myślę, że w porządku. Blast to the pass. No chyba zmiana na lepsze zdecydowanie, nie? Bo Blast to był trochę taki Battle Shock 9 edycji, gdzie praktycznie nigdy nie miał znaczenia, a teraz jest tak napisany dużo, dużo fajniej. Nie uważasz? No, na pewno ma znacznie większy wpływ na grę i powoduje, że te Blasty się stabilizują. Mamy to zapisane tak, że za każdą pełną piątkę w oddziale przeciwnika dostajemy po prostu dodatkowy strzał na broni Blast. Jest to spoko. W zasadzie już od pięciosłowego oddziału dostajemy zawsze plus jeden strzał, czyli jeżeli mamy ten standardowy oddział pięciu modeli, a jest to taki standardowy rozmiar oddziału, to już dowolna broń z blastem już zawsze będzie miała ten dodatkowy strzalik, więc spoko, bo trochę te blasty są dzięki temu ustabilizowane. Nie ma tak, że mamy jakieś tam D6 strzałów, wrzucamy gałę i w sumie jest jeden, bo zawsze będziemy mieli minimum dwa wtedy, bo plus jeden ten strzał. Często jest tak, że teraz bronie ogólnie z blastem zrobili w ten sposób, że na przykład mają D6 plus 1 strzał z bazy, więc nagle się robi D6 plus 2 i tak dalej, i tak dalej. Tu na plus, jakby w przypadku tych wysokostrzałowych broni to według mnie na plus. Troszkę się to robi absurdalne w przypadku broni, które mają D3 strzały na przykład, bo nagle się okazuje, że broń, która ma D3 strzały i w starym blaście na przykład miałaby 3 strzały, okazuje się, że jak walimy w odpowiednio duży oddział, na przykład, nie wiem, 20 jakichś neofitów Kienstyr Kultu, to z takiej broni mamy 4 plus D3 strzały i trochę wtedy to wypacza te bronie w drugą stronę, bo one właśnie z założenia miały mieć tę mniejszą ilość strzałów, a mimo wszystko da się to trochę naciągnąć, tak? Więc nie wiem, czy tutaj nie wymagałoby to rozbicia na przykład na bronie D6 i bronie D3, gdzie bronie D3 na przykład liczyłyby każdą pełną dychę, a bronię D6 każdą pełną piątkę na przykład. Tak, no mogłoby tak być, rzeczywiście. No ale jakby kierunek jest dobry, nie? Zobaczymy, czy nie będzie jakichś właśnie kwiatków w temacie konkretnych broni w przyszłości, ale jako taki Universal Special Rule to jest całkiem spoko zapisany. Podobnie jak Melta, która jest zapisana tak jak Rapid Fire, tylko tutaj mamy temat dotyczący damage'u. Mamy po prostu ileś tam damage'a więcej, jeżeli jesteśmy w połowie zasięgu danej broni.
Czyli to, co miały zawsze melty, teraz to po prostu mają różne bronie, w domyśle tam przeciwpancerne czy przeciwelitarne, które mają zwiększony damage i też spoko, tutaj nie ma wielkiej filozofii. Broń heavy, która mówi, że jeżeli stoimy w miejscu, no to mamy plus jeden do hita. No i to mi się nie podoba, bo z jednej strony tak naprawdę brzmi tak samo jak w 9 edycji, tylko tam jak się ruszaliśmy, to mieliśmy minus jeden, a tutaj jak się nie ruszamy, to mamy plus jeden. I w praktyce na ten moment Games Workshop, może tak powiem, o tym pamięta, tak? Czyli mamy sytuację, gdzie faktycznie mamy datasheet jakiegoś tam unitu, na przykład neofitów Genokultu, który ma Ballistic Skill 4+, ale akurat na swoich broniach heavy ma piątkę, po to, żeby właśnie rekompensować to, że jak sobie staną w miejscu, to będą trafiać na czwórkach. No i w teorii to jest fajne i na razie to działa i na razie się to fajnie sprawdza. Natomiast no, boję się tego, że w pewnym momencie Games Workshop to po prostu o tym zapomni i będą jakieś bronie heavy na unicie z Ballistic Skill 3, które też będą na 3+, i jak będą stać w miejscu, no to będą trafiały na dwójkach, więc tutaj już peszek. A po drugie, no to jest to jeden ze składowych problemów całego No Lossa, o którym mówiliśmy przed chwilą, nie? No trochę jakby pojazdy... Znaczy dobra, no pojazdy działają tak samo właśnie, chyba że się nie ruszą. Według mnie to jest o tyle fajna zmiana, że trochę zmienia się ten zakres tych możliwego trafiania. No, prawda. Mhm. Właśnie na przykładzie tego Gunslinger Kultu, gdzie jakbyś miał 4+, z bazy, to w najgorszym wypadku trafiasz na piątce. A teraz jest tak, że w najgorszym wypadku to trafiasz w ogóle na szóstce, bo masz bazowo 5+, i musisz się nie ruszyć w ogóle, żeby mieć 4+, i ewentualnie wtedy na przykład kompensować jakieś minusy przeciwnika, nie? Wiesz, co mi chodzi? Że przez takie podejście do problemu, oczywiście pod warunkiem, że GW będzie to całą edycję robiło dobrze. No właśnie o to chodzi, tak. Żeby to cały czas było, pomyślano o tym, nie? Mhm. Tak, ale przesuwa się w dół ten zakres, czyli w pewnym sensie masz to ograniczenie do maksymalnie plus 1, minus 1, ale no przez to właśnie zagranie tym, przez to balansowanie tymi ballistic skillami i tak dalej, te szanse na trafienie są dużo, dużo niższe. Więc tutaj powiedzmy, że jest to na plus. Tak, tutaj chciałem się jeszcze zatrzymać, akurat jak mamy przed sobą stronę z obrazkami różnych broni, takie lekkie odbicie. Bardzo podoba mi się nowy format datasheetów, gdzie mamy pokazane konkretne właśnie bronie, które mają swój ballistic skill. Nie ma już tam gdzieś jakiegoś zapisku, że jak masz młotek, to minus jeden do trafienia czy coś takiego, tylko masz pokazane, że tym trafiasz tak, tym trafiasz tak, tym trafiasz inaczej. Na początku wydawało mi się to takie mniej intuicyjne, ale teraz to doceniam i to jest taka zmiana, która mi się podoba tutaj. Ogólnie jakby konstrukcja całego datasheetu, nie? Okej, rozumiem. Przy czym no ponownie to tak już mówiłem o tych problemach, że problem zaczyna się, kiedy musisz pamiętać tak naprawdę, wiesz, nie pamiętasz tego, że gwardziści mają 4+ BS-a, a ktoś tam 3+, tylko musisz pamiętać, że ta broń na tym oddziale ma takiego BS-a, a ta broń na tym oddziale ma takiego BS-a i taką siłę i tak dalej, nie? Więc ma to swoje plusy i minusy. Rozumiem to, co mówisz z jednej strony. Uważam też właśnie, że ci, co są za tym i te argumenty też powodują, że to jest problematyczne. Że często ta sama broń może mieć nawet różne statystyki względem datasheetów, nie? Może tak być, tak, jak najbardziej. Natomiast jeszcze jedna rzecz teraz mi wpadła do głowy, że no znowu ogólnie powiedzmy, że kmina jest spoko, no ale w praktyce mamy sytuację, gdzie mamy ten wargear pudełkowy, i nie możemy sobie na przykład ułatwić życia sami sobie, tak? I na przykład nie możemy wziąć czterech takich samych, nie wiem, plazm na jakiś unit czy coś, tylko jakby Games Workshop nas zmusza do tego, że trzeba wziąć jeden ciężki las kanon, trzeba wziąć jedną plazmę, która jest inna i tak dalej, i jakby wymusza sam fakt, że musisz nawet zapamiętywać te 4-5 różnych broni, nie? Więc to jest minus z kolei. Zgadza się. No, coś za coś. No tak. Coś za coś. No to tak. Dobrze, Hazardous, czyli poprzedni... Bardzo fajna zmiana, super zmiana, podoba mi się. Gets hot. Tak. Teraz po prostu po strzale, który się przegrzewał, na przykład jakiejś tam przegrzanej plazmagana i tak dalej, zamiast za każdy hit roll na jedynce dostawać jakieś tam buły, po prostu za każde użycie danej broni w oddziale, nieważne ile ona ma strzałów i tak dalej, rzucamy sobie kostką za każdą użytą broń, czyli nie wiem, mamy 5 jakichś hellblasterów, oni strzelą przygrzanym profilem, rzucamy 5 kostek i za każdą jedynkę coś się dzieje, tak? Czyli w przypadku unitu, który po prostu nie jest charakterem, monsterem albo pojazdem, jeden model z oddziału umrze, a w przypadku charakteru, monstera lub pojazdu dostanie 3 mortale.
Tak, ja tutaj widzę same plusy. Po pierwsze, jest to niepowiązane z hitrolami, o czym warto pamiętać, to są dodatkowe testy. Po drugie, tych testów nie da się przerzucić w żaden sposób, z tego co kojarzę. Chyba Command Reroll chyba pozwala? Command Reroll pozwala, tak. Command Reroll pozwala. Natomiast to, co mi się mega podoba, to jest krok w bardzo dobrą stronę. Mamy ujednolicenie, że wszystko, co nie jest charakterem, monsterem albo wehiklem, po prostu umiera, a charaktery monstra i wehikle dostają 3 mortale i nie ma żadnych wyjątków. Są 2 sposoby rozwiązania jedynki na Hazardus i to jest koniec, kropka. Strasznie mnie zaczynało irytować w 9 edycji, w szczególności na różnych charakterach, że był jakiś bohater Space Marine z plazmą i jeden dostawał D3 mortale, a drugi wydawałby się bardzo podobny model, ginął, nie? Z automatu. Więc to było strasznie poplątane wtedy. Tu jest prosto, klarownie. Zmiana, bardzo duży plus według mnie. No i tu od razu jakby jest odpowiednik Perili w pewnym sensie dla Psykerów, bo jak używamy broni psionicznych, tak? Czyli tego odpowiednika poprzednich Witchfire'ów, i one najczęściej mają dwie możliwości, albo zwykły, trochę słabszy ten strzał, albo właśnie mocniejszy, ale wtedy już z keywordem Hazardus, więc jeżeli chcemy sobie strzelić mocniej z danej mocy psionicznej, to równolegle ryzykujemy otrzymanie mortali na danym Psykerze. Kolejny jest Devastating Wound. Miałem powiedzieć, że to kolejny szajs, natomiast sam keyword według mnie nie jest problemem. Problemem jest ten z prawej strony, do którego za chwilkę dojdziemy. Natomiast Devastating Woundy to są po prostu mortal woundy zamieniające się... Damage na 6 to wound zamienia się w mortale. No i sekwencja ataku się kończy. Z jednej strony... No nie wiem, czy spoko, czy nie spoko. Znaczy tak, z jednej strony pomysł jest spoko, bo nie ma już takich sytuacji, gdzie ktoś sypał nam dużo damage'a i dodatkowo jeszcze wrzucał nam dodatkowe mortale, nie? I miałeś taką podwójną korzyść z różnych zasad, bo tak było w 9 edycji. Natomiast problem się robi, kiedy zamieniamy bardzo wysoki damage, jak na przykład, nie wiem, 2d6 czy flat 6 i tak dalej, na mortale, bo bronie w zamyśle przeciwpancerne nadają się wtedy do wszystkiego, tak? No bo wtedy takie 2d6 mortali tak samo kroi jakiegoś Rhinosa, jak i 10 Space Marinów, którzy tam siedzą w środku, nie? Więc wydaje mi się, że ta mechanika w połączeniu z paroma innymi, o czym też będziemy mówić, trochę się wymknęła spod kontroli. Jeżeli chodzi o te takie 3 różnego rodzaju krytyki, czyli Sustained, Lethal i Devastating, no to właśnie z tym jest najwięcej problemu. No ja jakby nie uważam, że to jest w żaden sposób dobrze rozwiązane. Czy okej, rozumiem ten argument w przypadku tych ataków, które na przykład miały damage 1, miałeś 30 ataków, damage 1 i one dobijały mortale, tak jak na przykład byli karskini, to rzeczywiście w tym przypadku byłoby to mniejszy wymiar kary, bo wtedy nie miałbyś na przykład z każdego strzału save plus mortal, tylko miałbyś jednego mortala, ale tak jak mówisz, w przypadku dużo damage'owych broni, moment, w którym przeszliśmy z tego na przykład, że Decanon zamiast na 6 to wound dodawać dodatkowego mortala, nagle wbija po prostu D6 plus 2 mortale, jest absurdalny i rozumiem twój argument, ale według mnie to rozwiązanie obecne jest dużo gorsze, bo po prostu powoduje nagle, że te bronie z Divining Stating Woundami, no i tutaj no najprostszy przykład właśnie elfy, gdzie te Devastating Woundy są po prostu posrane w tych elfach i według mnie dużo bardziej bym wolał tą poprzednią wersję, gdzie dostawałeś dodatkowe mortale, znaczy na pewno ograniczyć rozdawanie tego keywordu, bo obecnie jest trochę zbyt obszernie rozdawany według mnie, to swoją drogą, ale ewentualnie rozbić to po prostu na dodatkowy jakiś keyword, że tam Devastating Wounds to są na przykład właśnie te duże strzały i one na 6 po prostu zadają jakąś niewielką ilość dodatkowych mortali. Jakieś D3 mortale z broni czy z unitu? No w zależności od broni, wiadomo, nie? Że to po prostu byłoby Devastating Wounds i X, nie? I gdzie tam masz wrzucone ile tych. Dokładnie. A te małe strzały jakąś inną zasadę, która zamienia ci na te mortale. Bo w obecnej formie, jeszcze w połączeniu z tym, jak to w tych indeksach zostało rozdane, no po prostu to psuje, niszczy grę, nie? Tak. Bo to już nie jest ten level, że to jest po prostu upierdliwe. To po prostu psuje grę i naprawdę jest nieprzyjemne do grania. No ja akurat jestem po dobrej stronie barykady, bo tymi elfami gram, ale też jest mi czasem przykro, jak po prostu widzę, jak to wygląda i jakie powoduje to zniszczenia w szeregach przeciwnika, w zasadzie za sam fakt, że masz po prostu zasady. To jak jesteśmy przy tym temacie, to chciałbym zadać Ci 3 pytania, Michale. 2 są prowokacyjne. Pierwsze, orientacyjnie, ile zagrałeś gier Eldarami w 10 edycji? Bo jesteś kapitanem reprezentacji, grasz testy, te sprawy. Ile tego było w ciągu tego miesiąca? No już z 10 myślę zagrałem. Z 10 gier Eldarami zagrałeś. Ile tych gier przegrałeś?
Zero. Okej. Okay. Spodziewałem się tej odpowiedzi, ale chciałem ją usłyszeć, okej. Okay. No to teraz pytanie, tak właśnie odbijamy sobie, bo rozmawialiśmy troszeczkę o tym nerfie Nowlosa. Co sądzisz o nerfie Eldarów, który pojawił się w Balancing Dataslate? Niewiele zmienia. Okej. Okay. W tej armii. Dziękujemy. Już? Tak. Idziemy tak, dalej? Tak, no jeżeli tak, to możemy być dalej, dokładnie. Niewiele zmienia. Okej, okay, dobrze. Sustained hity. Według mnie są spoko. Wybuchające szóstki, to co było kiedyś. Teraz też te unity, które to miały mniej więcej w przeszłości, to dostały. Nie jest to aż taki wielki problem jak Devastating Woundy. Podobnie jak z Lethal Hitami jest spoko. No i to też warto pamiętać, jest taka sama interakcja jak w 9 edycji, to jest wyjaśnione w designer komentarzy. Jeżeli macie Sustained Hit i Lethal Hit, to tylko ta oryginalna szóstka... Oryginalny kryt, bo to jest też ważne, że obecnie się też na critical hicie triggerują eksplozje, więc jak znajdziecie jakąś interakcję, która powoduje, że macie krytyki na 4+, na przykład, to wam eksplodują czwórki, a nie szóstki, nie? Tak jest, ale jeżeli macie litale jednocześnie, no to tym auto-woundem jest tylko ten oryginalny strzał, a wszystko to, co wam wybuchło dookoła z sustaina, trzeba rzucić na wounda normalnie. No i to myślę, że tutaj nie ma dygresji żadnych. Ekstra ataki, czyli to, co wprowadziły demony, powiedzmy w 9 edycji, czyli po prostu mamy jakieś tam profile broni, szczególnie w kombacie, które dodatkowo atakują, ta liczba nie może być modyfikowana i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu kilka dodatkowych ataków z jakichś tam tej czy zębów i tak dalej. No, czyli demony, czy ty tam tyrki na przykład, nie, że masz jakiegoś tam flyranta albo coś i on ma tam ogon, pazury i tam po prostu, żeby nie pisać przy każdej broni, tak jak w poprzedniej edycji, że when attacking this model you can have additional free attacks, to po prostu masz keyword extra hits i to jest to samo, nie? Dokładnie. Bardzo spoko tutaj klaryfikuję i tak dalej. No i ostatni keyword, który jest mega problematyczny według mnie, czyli anti, coś co powoduje, że niemodyfikowany wound roll na X wobec jakiegoś keyworda staje się critical woundem, czyli łączy się z devastating woundami. Najprostszy przykład, bronie Haywire w Drukhari przykładowo mają anti-vehicle 4+, i devastating woundy, co oznacza, że po pierwsze zawsze woundujemy w najgorszym wypadku na czwórkach, a po drugie każde 4+ odpala devastating woundy przeciwko vehiklom, co oznacza, że damage zamieniony jest na mortale. No i taki Haywire z damage'em 3 na czwórce to wound zawsze wounduje niezależnie od toughnessa przeciwnika, a jednocześnie zamienia się w mortal woundy. No i to jest ta druga część kombinacji z devastating woundami, która powoduje, że jest, no, jest kiepsko, jakby tutaj nie dyskutować. Pomysł jest spoko, bo w zamyśle znowu teoretycznie ma odzwierciedlać przewagę jakiejś broni na konkretny przykład przeciwnika. Natomiast po pierwsze jest rozdawane to zbyt często, po drugie GW nie ogarnęło tej kombinacji z devastating woundami i trzeba tutaj wspomnieć o Deathwatchu, który dostał nerfa w dniu 0, bo była kombinacja anti-infantry 2+ devastating wound, co oznaczało, że każda dwójka w piechotę zadawała mortala, także super szał. Games Workshop tego nie zauważyło, że to jest problem, potrzebowali dopiero płaczu na internecie po premierze zasad. Natomiast drugim problemem tego jest, wydaje mi się, straszna nierówność w rozdawaniu keywordów, bo mamy sporo anti-vehikli, sporo anti-infantry, dużo anti-psykerów, o czym wspominaliśmy wcześniej, że tutaj jesteśmy karani za to bycie czarodziejem, natomiast jest relatywnie mało anti-monsterów, więc tutaj jakby monstra mają lekką przewagę nad wehiklami. I jest taki keyword właśnie mounted, czyli wszystkiego rodzaju rowery, motorki, kawaleria i tak dalej, który chyba w ogóle nie jest kontrowany przez nic w grę, tak, w grze. Tak mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak anti-mounted, więc dobrze jeździć na motorze pod kątem tej zasady. To tak, taka dygresja, że wydaje mi się, że faktycznie tutaj chyba nie ma takich zmian jakby, nie? Czy akurat to, co przykład, który podałeś dotyczący Highwire'ów, to on działał dokładnie tak samo w poprzedniej edycji. Prawda, więc może prawda. Niekoniecznie trafiony. Tak, w sensie to jest zamysł dobry, po prostu GW nie jest w stanie wyłapywać kombosów i ja już się spodziewam, że wyjdzie zaraz jakiś kodeks, w którym właśnie będziemy mogli skombić, że mamy 30 strzałów z damage'em 2, dostajemy z jakiegoś tam anti-vehicle, devastating woundy i się nagle okazuje, że jakimiś lasganami otwieramy każdy pojazd, bo tak, nie? Bo akurat da się zrobić takie kombo. Dokładnie tak, tak, tak. Jakby idea spoko, więc, no ale wykonanie. Nie wiem, czy tu chodziło im o to, żeby tu był ten critical wound,
Może Devastating Wound się nie powinny triggerować na Critical Woundzie, tylko po prostu na rzucie. No nie wiem. Jest to troszkę, można tutaj to naprawić. Co tam dalej? No i przechodzimy do najgorszego. O jest. Do zdecydowanie najgorszego elementu tej edycji, czyli ogólnie kombatu i między innymi charge'owania. Tak jest. Już sam fakt, jak sposób charge'owania jest rozpisany przez GW i ile on wzbudził pytań i kontrowersji na samym wejściu, już pokazuje, że coś jest nie tak. I to mam na myśli, że no naprawdę, no bo tam padły też takie zarzuty, że tam ludzie się tak na siłę próbują doszukać jakichś po prostu tam kruczków i wałków w tych zasadach jakby. No może i tak, ale z drugiej strony no, grasz w grę i chcesz mieć no jednoznacznie, tak nieważne czy jedziesz na Mistrzostwa Świata, czy grasz z kolegami w piwnicy, no chcesz mieć jednoznacznie określone zasady, jakby żebyście wiedzieli, jak rozstrzygać dane rzeczy, a ta szarża jest no zapisana strasznie. Zmiany są następujące. Samo szarżowanie działa tak samo, wybieramy nasz oddział, wybieramy oddział przeciwnika w 12 calach i rzucamy sobie kostką, dwoma nawet kostkami, czyli tak samo jak było i od tego momentu zaczynają się różnice. Ponieważ szarża jest udana, jeżeli dojdziemy do engage'a, czyli do jednego cala, ale wszystkie modele nasze, które mogą dojść do kontaktu, base-to-base kontakt, muszą to wykonać. Czyli nie jest już możliwe na przykład to, że w jakiś sposób dotykamy jednym modelem przeciwnika w combat, a reszta modeli biegnie w innym stronę, w innym kierunku i tak dalej. Przy czym każdy model, który nie może dojść do base to base'a, musi się ruszyć w taki sposób, żeby skończyć bliżej niż był, ale już tutaj nie ma powiedziane na przykład, że po linii prostej i tak dalej. No i zaczynają się oczywiście kombinacje i tak dalej, w których możemy na przykład sami swoimi modelami blokować sobie ruch, bo przestawiamy te modele zgodnie z tym zapisem samodzielnie, jeden po drugim. Możemy ustawiać te pierwsze modele, które dochodzą do base to base'a w taki sposób, świadomie, że powodują one, że kolejne modele nie są w stanie dojść do tego base kontaktu i one już mogą się ruszyć bardziej swobodnie, bo muszą być tylko bliżej niż były, ale już nie jest powiedziane, że muszą na przykład się ruszyć bezpośrednio do przeciwnika i tak dalej. I no, generalnie zaczynają się tutaj schody, jak to rozgrywać, jak to na przykład tłumaczyć komuś, że tak robisz i tak dalej. A na takim podstawowym poziomie jest to mega problematyczne, bo często jest tak, że niekoniecznie chcemy dochodzić na przykład odpowiednio blisko, czyli chcemy się odsunąć albo rozciągnąć w taki sposób właśnie, żeby wymusić, że ta szarża jest dla nas lepsza taktycznie. No bo jeżeli gramy w ten sposób, że po prostu idziemy na pałę i chcemy się wbić przeciwnika i go zabić, no to jasne. Jakby i tak byśmy to zrobili, prawda? Dostawilibyśmy się na maksa. No ale umówmy się, często szarża jest ruchem taktycznym, gdzie chcemy zdobyć pole, gdzie chcemy ustawić się odpowiednio i tak dalej. W poprzedniej edycji była to swoboda, że mogliśmy się rozciągać, w jakiś sposób odpowiednio kontrolować. Tutaj wszystko musi to, co może iść do base'a, więc na przykład na siłę rozciągamy się przed szarżą i tak dalej, żeby w przypadku gdzieś tam średniego, wysokiego rzutu nie musieć wszystkim dojść do tej walki. Według mnie jest pierwsze miejsce, w którym kombat jest powoli, pierwsze miejsce, w którym udowadnia, jakby sprawia, że kombat tej edycji nie istnieje albo istnieje bardzo narracyjnie. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Znaczy, ja moje zdanie prowadzę do krótkiego opisu sytuacji, która spotkała mnie na STC, na ostatnim dużym turnieju, na którym byłem. Grałem demonami, no i grałem z Hordem, pozdrawiam serdecznie. I była taka sytuacja, gdzie wrogi Kairos delikatnie kancikiem podstawki zatrzymał się na znaczniku, a ja sobie podszedłem dwoma unitami Seekerek, żeby go zaszarżować. No i cały mój problem w tej sytuacji polegał na tym, że rzuciłem za dużo i autentycznie poczułem się oszukany przez grę za to, że wyszedł mi wysoki rzut, bo rzuciłem 9, kierki mają plus 1 do szarży, musiałem wykonać 10-calowy ruch, musiałem obtoczyć tego Kairosa, no i tutaj niestety rzuciłem zbyt dużo, żeby się pozastawiać, ponieważ modele przechodzą przez modele, tak? Jakby masz, jeżeli rzucisz wystarczająco dużo, no to twoje modele przechodzą przez siebie jakby i jeżeli możesz, no to musisz obtoczyć tego przeciwnika dookoła. No i skończyło się na tym, że utworzyłem wianuszek Seekerek dookoła tego Kairosa i dosłownie wydriftowałem spoza znacznika, nie? No bo intent był taki, żeby go zaszarżować jakby po prostej,
podoklejać się, zatrzymać się tam w dwóch rządkach, mieć przewagę Objective Control, bo po to miałem te dwa Intuitive Seekerek, żeby tak było. Natomiast no, koniec końców, po wykonaniu ruchu szarży, spojrzałem na te moje Seekerki, które no, dosłownie nie wrobiły na zakręcie, którego no, nie było i musiały po prostu znaleźć się totalnie gdzie indziej. No i no, ręce mi opadły wtedy naprawdę tak bardzo, bardzo mocno, nie? Więc tutaj w pełni się zgadzam, zasada jest absurdalna. Z jednej strony, tak jak mówisz, jak się bardzo postarasz, zagrasz tak powiedzmy nie do końca intuicyjnie w momencie, żeby sobie jakoś tam utrudnić tą szarżę powiedzmy, ale dzięki temu się pozostawiasz odpowiednio, no to grasz trochę tak jak grałeś w 9 edycji. Natomiast sposób zapisania tego i jakby intent no, wołał pomstę do nieba, nie? Bo jakby rozumiem, że tak jak mówisz, GW chciałoby, żeby ta szarża była po prostu taka, lecimy huzia na juzia. Natomiast po pierwsze dochodzi do absurdów, jak ta właśnie moja sytuacja, a po drugie totalnie odziera jakby tą fazę szarży z takiego taktycznego zmysłu, nie? Żeby gdzieś tam zostawić model, albo żeby sobie gdzieś doskoczyć gdzieś w inną stronę, nie? Więc tutaj no jest to bubble i w pełni się zgadzam. Wszystkie szykany, podpisuję się. No, plus jakby wymusza takie właśnie instynktowne granie, nie? No bo wiesz, my sobie gramy turniejowo, wiemy na czym to polega. No i tam spoko, no jak się sam zastawiasz, to jakby ja ci mówię, że dobra, tu się zastawię i ty powiesz, no okej, okay, rozumiem. No ale wyobraź sobie, że przychodzi ktoś, wiesz, ktoś świeży do tej gry, pierwszy raz na turniej powiedzmy i tak dalej, no i jakby, no spotykasz się z czymś takim, no nie? No i no wiadomo, to teraz mi ktoś może powiedzieć, że o, no to właśnie są ci turniejowi gracze i oni tak psują tą grę i tak dalej, nie? Ale no, kurczę, no jakby to jest tak nieinstynktowne, tak dziwne to jest rozwiązane, że to jest, no nie wiem, ja tego kompletnie nie kupuję, nie podoba mi się to zresztą, wydaje mi się, że to nie jest tylko moje zdanie, bo chyba wszyscy na to narzekają. No i plus to właśnie, że no kombatowe armie, no naprawdę teraz muszą iść po prostu na pałę do przodu jak taka bezmyślna horda i co z tego mają, nie? A to nie wszystko, bo teraz przechodzimy do fazy kombatu. Co tam w kombacie? No więc tak. Po pierwsze, bijemy się już teraz nie cal od przeciwnika i cal, i ten drugi rząd jest cal od przeciwnika, tylko albo pierwszy rząd jest cal od przeciwnika i on może uderzyć, a drugi rząd, żeby mógł uderzyć, musi być base to base to base to base, czyli dużo trudniej i dużo mniej modeli może zostać dopchnięte do kombatu z tego powodu, bo musimy, pierwszy rząd musi być w bejzie, żeby drugi rząd, będąc w bejzie, mógł uderzyć przeciwnika. Więc kolejne utrudnienie kombatu. Co od razu wspomnimy, zupełnie uwala koncept bicia przez ściany drugim rzędem, bo jeżeli oddziela was ściana, choćby miała milimetr, no to nie jesteście tym pierwszym unitem w bejzie z przeciwnikiem, więc nigdy ten drugi nie uderzy, nie? To tak, żeby dodać. Dokładnie. Kolejna rzecz, już teraz fight first i fight normal mamy, czyli nie mamy fight lastów, to okej okay akurat. Przy czym sekwencja jest zawsze taka, że na obu krokach inicjatywy zawsze zaczyna gracz, którego nie jest tura. Czyli jeżeli masz armię kombatową, a przeciwnik ma fight firsta, to jesteś w dupie, bo zawsze uderzy przed tobą i dzięki temu na przykład tacy custodes, którzy mają tego fight firsta w kilku miejscach, bez problemu są kontrą na wszystkie armie kombatowe. Tak, i tutaj od razu znowu jest koncepcja cofnięcia się w rozwoju przez Games Workshop, bo cały kombat w 9 edycji był taki, żeby promować szarżowanie, no bo dawał pierwszeństwo wyboru celu, aktywacji temu, kto szarżował. I jak przychodziła ten drugi step, kiedy aktywowaliśmy wszystkie inne jednostki, które nie miały tego fight firsta, tej starej szarży, to też zaczynaliśmy od tego defensywnego gracza, czyli od kogoś, kto w domyśle zaszarżował turę wcześniej, tak? Dokładnie. Nagradzamy tego gracza za to, że wcześniej podjął ryzyko i zaszarżował. A teraz jest zupełnie odwrotnie, bo no, możemy się nie nadać, tak jak mówisz, na fight firsta i dostać po prostu kontrą, zanim my cokolwiek wyprowadzimy, co jest kolejnym elementem, no dosłownie zniechęcającym ludzi do szarżowania, no po prostu, nie? Znaczy, no na poziomie, wiesz, na poziomie tej drugiej tury kombatu, czyli właśnie już zaszarżowałeś i potem ten... Jest po staremu, tak. No jest tak samo, nie? Ale ta pierwsza tura, mega mnie to zdziwiło, jak to zobaczyłem, no było naprawdę taki, że nie wiem, czy oni tak serio chcieli, czy tutaj znowu się coś pomylili, no ale dobra. No to więc tak, trudniej się dopchnąć do kombatu, jak ktoś ma fight firsta, to bardzo kontruje armie kombatowe i dalej. Pylin jest tak samo na 3 cale jak był, przy czym albo go w ogóle nie robimy, a jeżeli chcemy go zrobić, to musimy go robić w taki sposób, żeby maksymalizować dopchnięcie się do base'a i maksymalizować ruch w stronę przeciwnika. Więc ponownie nie możemy zrobić takich fikołków, jak było w poprzedniej edycji, że
slajdujemy się gdzieś na boki i tak dalej, co dodatkowo uwala armie kombatowe, bo właśnie coraz mniej tych zagrywek taktycznych możemy zrobić. Jak wiemy, unit dopchnięty do base'a zawsze ma ten ruch ograniczony, bo dalej jest to, że jak jesteśmy w base'ie, to już użyć się nie możemy. W zasadzie, jeżeli zakończyliśmy szarże powodzeniem, to nawet jak zatrzymamy się cały od przeciwnika, to już po pierwszym pylinie co najmniej jeden nasz model będzie w tym base'ie, co oczywiście jest utrudnieniem. Jeśli chodzi o walkę wręcz, to działa dokładnie tak samo jak działało. Tutaj na uwalenie kombatu polega tylko i wyłącznie na tym, że wszystkie profile kombatowe są po prostu beznadziejne. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Na przykład w Eldarach nie ma ani jednego intu, który ma sensowny kombat. No, w Admechu też tak jest, bo praktycznie wszystko ma czwórkę WS, a to już pomijam, ale fakt jest taki, że wygar profili kombatowych, w szczególności tych takich na grubsze cele, no zupełnie poszedł w dół i wszelkie młotki, pięfisty i tak dalej nie mają zastosowania, chyba że istnieją jakieś dodatkowe reguły, macie full reroll wounda, jakieś anti coś tam i tak dalej, to wtedy tak. To wtedy bijecie się średnio. Wtedy bijecie się średnio, dokładnie. Natomiast, no, tak jak mówię, teraz grałem tymi demonami i analogiczne wnioski. Jeżeli nie jesteś Belakorem albo Shalaxi, czyli Greater Demonem za kilkaset punktów, no to praktycznie bijesz mokrą gazetą, nie? I właśnie tutaj czuć w szczególności to obniżenie tej śmiertelności, o której żeśmy rozmawiali swego czasu. No bo tutaj ilość ataków, poziom trafialności, AP, damage, wszystko poszło jeszcze bardziej w dół niż w shootingu. Zdecydowanie ciężko jest tutaj coś konkretnego zrobić przeciwnikowi. To pełna zgoda tutaj. Dokładnie. No i ostatnia rzecz, konsolidacja, która też została przycięta. Po skończonych atakach możemy wykonać konsolidację pod warunkiem, że A. Dojdziemy do walki wręcz z przeciwnikiem, czyli skończymy konsolidację w engagement range'u, albo z czym jesteśmy w kombacie i wtedy musimy się tam dopychać do base to base'a, albo na przykład złapiemy nowy cel w walkę wręcz, ale to też wiadomo, że jest to te 3 cale zasięgu. Drugi warunek jest taki, że jeżeli nie możemy niczego złapać w kombat, to wtedy możemy spróbować się skonsolidować do znacznika, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że skończymy kontrolując ten znacznik, czyli jeżeli zaczynamy konsolę więcej niż 3 cale od znacznika, to również nie jesteśmy w stanie tego dokonać. No i oznacza to w praktyce, że jeżeli nie jesteśmy w stanie dojść do kombatu albo wejść na znacznik, to po prostu stoimy w szczerym polu, więc nawet to, że po kombacie mogliśmy spróbować się przesunąć, nie wiem, schować, usunąć z drogi przeciwnika i tak dalej, tą armią kombatową, jakimś tam unitem kombatowym, też zostało tutaj zabrane, więc kolejna warstwa tego kombatu, gdzie naprawdę w 9 edycji ten kombat był taką najbardziej wymagającą fazą, bo to trzeba było trochę tam pomyśleć, można było pokombinować, coś porobić. No to tutaj ten kombat został totalnie wycięty i tak jak mówiliśmy, w połączeniu z mocno, mocno zajechanymi profilami tymi kombatowymi, no został tak naprawdę mocno zabity i wydaje mi się, że długo, długo ten kombat nie pogra, bo musiałby się według mnie naprawdę, naprawdę bardzo dużo zmienić. I to właśnie na poziomie Core Rules i na poziomie właśnie datasheetów, żeby ten kombat wrócił do gry. I bardzo mnie zastanawia, czemu GW postanowiło to zrobić. Przecież ten kombat nie był jakiś taki turbo straszny w tej poprzedniej edycji. A z jakiegoś powodu GW, nie wiem, tak jakby bało się, że kombat będzie dominował. Gdzie w poprzedniej edycji oni się upierali, że to będzie Combat Edition, przecież jak wychodziła 9 edycja, a wcale tak nie było. I dalej tak nie jest, no niestety. No tylko, że teraz jest po prostu jeszcze dużo, dużo gorszy. Tak, dokładnie. Ślizgasz się na lodzie, próbując doszarżować, ograniczając wszystkie twoje ruchy w samym kombacie. Wygar spadł definitywnie i no i do tego to się sprowadza. No ciężko, naprawdę ciężko jest teraz grać tym kombatem. Jest zdecydowana przewaga shootingu jakby na poziomie zasad samych, nie? Tutaj. Mhm. Wszystko się zgadza. No to co? Lecimy do takich ogólników, nie? Tutaj w tym momencie powinna jeszcze wystąpić faza morale. Tak. Która była w poprzedniej edycji, a już w tej edycji jej nie ma. No i to jest to, co mi się na przykład bardzo nie podoba, bo w zasadzie musisz po prostu, jeżeli chcesz, żeby oddział przeciwnika został zabity, to musisz go po prostu wyciąć do zera, nie? Nie ma żadnej innej drogi, żeby coś tu się więcej zadziało. Nie ma takiej opcji, że właśnie gdzieś tam model przeciwnika ucieknie, jakiś ostatni gwardzista, coś takiego. Tylko, no jest to takie wybijanie się do końca. Nie wiem, ty mówiłeś, że ci się tam moralka niekoniecznie podobała, tak? No, w sensie
Inaczej, podoba mi się zamysł, to co się dzieje z unitami zszokowanymi. Nie podoba mi się to, że te unity prawie nigdy nie są zszokowane, nie? A abilitki dodatkowe, które dzieją się na przestrzeni gry poza komandem, nie wpływają na skorowanie, bo na początku komanda jest kolejny test na Battle Shock i wtedy dopiero sprawdzamy to kontrolowanie znaczników, nie? Więc jakby kmina mi się podoba, może rzeczywiście przydałoby się coś zrobić z dodatkowo uciekającymi modelami, natomiast nie podoba mi się to, że no bazowo te statystyki są tak wysokie, istnieje ten autopass morale, że ten Battle Shock nie ma sensu wtedy, nie? No, więc tak, więc no, czegoś tutaj brakuje i warto fajnie jakby to poprawili, aczkolwiek wydaje mi się, że takiej zmiany na poziomie Core Rules to raczej na przestrzeni FAQ czy jakiś tam balancing do testów nie przeprowadzą, że to już trzeba będzie czekać do 9, do 11 edycji, więc no, z tym co teraz mamy będziemy się męczyć. No i okej, przechodzimy do datasheetów, od tego ogólnie jak wygląda datasheet, który teoretycznie został uproszczony. Tak. Mamy movement, który działa tak samo, mamy toughness, który działa tak samo, mamy save'a, który działa tak samo, wundy, no i mamy liderkę, która teraz jest X+, i tą liderkę zdajemy, jeżeli przerzucimy na dwóch kostkach tą wartość liderki, tak? Czyli Battleshocka, czy jakieś leadership testy, których jest akurat bardzo niewiele, ale są. Zdajemy, jeżeli mamy 6 plus liderki, to musimy rzucić 6 lub więcej na dwóch kostkach. Proste, instynktowne, jeśli chodzi o zdawanie. Tak jak mówiliśmy, całość mechanik przyczepionych do tej liderki już dużo gorzej wypada. No ale jeśli chodzi o samą statystykę liderki, to chyba się nie dało tego inaczej rozwiązać. Objective control to jest to, co jest kompletnie nowe w tej edycji i nad czym się zatrzymamy. Tak, sztandarowy kolejny przykład tego, że miało być prosto i czytelnie, ponieważ dla Games Workshop istnienie obseka było zbyt skomplikowane, bo mieliśmy aż trzy możliwe sytuacje, czyli mamy dwa obseki na stole, wrogi i nasz, mamy unity bez obseka oraz mamy unit z obsekiem i unit bez obseka i trzeba było rozstrzygnąć te trzy kwestie. No to uproszono to w ten sposób, że teraz w sytuacji spornej dochodzimy do żmudnego liczenia modeli na znaczniku i mnożenia bardzo często każdego przez inną liczbę, żeby dowiedzieć się, jaki mają objective control i po sumowaniu dopiero porównujemy, kto rzeczywiście kontroluje ten znacznik. Znowu, w teorii, gdyby to rozwiązać w jakiś taki prosty sposób pod tytułem Battle Lines zawsze mają, nie wiem, dwa za model, wszystko inne ma jeden, a jeżeli jesteś pojazdem monsterem, który ma więcej niż 10 wundów, to masz, nie wiem, 3, jakby to było takie instynktowne, to byłoby spoko, tak? Natomiast no, w praktyce wygląda to tak, że przykładowo w Admechu Batmany mają Objective Control 1, co jest w miarę logiczne, Skitariusze mają 2, Onager jako duża maszyna ma 3, ale czemu koniki mają 2, a infiltratorzy 1, to nie wiem. Dlaczego czołg mydelniczka ma 3, a ta sama mydelniczka będąca transportem ma 2? Tu się zaczyna naprawdę liczenie i zdecydowanie jest to zmiana na minus. Co by nie mówić o tym obseku, jak on nie był zapisany wcześniej, to teraz jest źle. No, nie wiem, czy... Kurczę, to nie powiedziałbym, że źle, tylko... Pomysł jest bardzo dobry, tylko wykonanie jest dużo gorsze, tak jak mówisz. Bo jednak fajne jest to, że nie jest tak, że Martarionowi znacznik zabiera gwardzista, tak? Po prostu tym Martarium odpowiednio przedza. Okay, no. I to jest fajne, tak? Że właśnie masz jakiegoś dreada, nie wiem, masz jakiś tam pojazd i on ten... Bo tak naprawdę takie OC to miały tylko te, tylko knighty, tak? Bo tam po prostu 5 i 10. A tak to większość tych unitów miało po 1 i to jest spoko, to jest bardzo spoko. Że sprawia, że jakby no, ten pojedynczy model gdzieś tam nie wyciąga tych znaczników i tak dalej, to jest mega spoko. Tylko są, tak jak mówisz, kwiatki. Po pierwsze, te OC jest według mnie bardzo losowo przyznawane, bo jest. To jest jedna rzecz. A dwa, że są właśnie takie kwiatki na przykład, że... No bo ogólnie, głównie chodzi o to w Battleshocku, że jak jesteś Battleshock, to masz 0 OC, więc nawet jeżeli nie ma przeciwnika na znaczniku, a ty jesteś Battleshock, to nie możesz go kontrolować, bo masz tam 0 OC. No i spoko. Ale... Po pierwsze jest masa takich zasad, które już o tym gadaliśmy, pozwala tego Battleshocka ignorować. A po drugie, już się powstają takie kwiatki w stylu, jak masz sztandar, to masz plus 1 do OC. No i w tej sytuacji już jest pytanie, co się dzieje, kiedy jesteś Battleshock i masz sztandar? Czy najpierw schodzi ci do zera, a potem masz plus 1, czyli w sumie masz 1? Czyli mimo tego, że jesteś Battleshock, to i tak kontrolujesz? Czy jednak najpierw masz plus 1, a potem schodzi ci do zera? I już jakby, no, to wykonanie tej jakby i to, w jaki sposób jest to wprowadzone do gry,
już jest dużo, dużo gorsze i to niestety ten fajny pomysł został słabo wykonany. No, kto by się spodziewał po GW, nie? Ale tak na takim poziomie właśnie tego, że każda jednostka ma jakieś tam moce, to jest spoko, bo to jest właśnie fajne, że nie wiem, masz jakieś trenickie monstrum i nie jest tak, że podjeżdża jakiś greczyn i ci wybiera znacznik spod tego monstera, nie? No tak, tak jak mówisz, właśnie pomysł spoko, tylko jakby była jakaś taka konkretna idea za tym stojąca, że jakoś klasyfikujemy sobie te wszystkie unity, żeby to było jakoś takie bardziej czytelne i żebyś mógł tak na pierwszy rzut oka po prostu spojrzeć, aha, dobra, to jest monster, pewnie ma ze 3 OC, jak wszystkie monstery w tej grze, albo coś takiego, nie? Natomiast, albo nie, nie wiem, każde 5 wundów na monsterze to jest 1 OC i wtedy wiesz, że jak ma 10 to ma tyle, jak masz 15 to ma tyle, a no tak jak mówisz, jest losówka i... Albo nie ma to żadnego znaczenia, bo masz po prostu sytuację na stole, gdzie od razu widać, kto ma marker, albo jest naprawdę taka zaawansowana matematyka, bo trzeba wszystko po sobie posumować, posprawdzać po tych datasheetach, kto ma ile i tak dalej i dopiero wyciągnąć wnioski, nie? Więc jakby jest zlikwidowany problem gwardzisty zabierający Mortariona, który został załatany problemem pod tytułem spędźmy najbliższe 40 sekund wspólnie licząc kombinacje unitów i objective control. Zgadza się. Dobra, dalej mamy bronie, czyli bronie są teraz wpisane w datasheet na sztywno, czyli nie mamy tak, że tam Space Marine ma meltę, a co robi melta, to se zobacz w ogólnym spisie broni, tylko wszystkie bronie są wpisane już na sztywno na datasheetu, a to dlatego, że tak jak już mówiliśmy wcześniej, mogą te bronie pomiędzy unitami różnić się BS-em, czyli to, że jak trafiamy, też nie jest wpisane w datasheet, tylko jest wpisane do konkretnej broni i właśnie bronie pomiędzy datasheetami mogą się różnić na przykład tym, jak trafiają, jakie mają siłę, AP i tak dalej, nie? Co jest ostatecznie według mnie na minus, bo dużo lepiej według mnie wypadało to, jak te wszystkie bronie zachowywały się tak samo, a tylko to, jak trafiamy, zależało od tego, co z nich strzela. Teraz to jest trochę na siłę właśnie, bo musimy pilnować wszystkich rzeczy po kolei. No i jakby przy broni mamy te wszystkie keywordy i tak dalej, więc no jest to tak rozwiązane. Nie wiem, czy tu jest sens się dłużej zatrzymywać. Nie wiem, czy masz coś do dodania? No nie, no jest jak jest, no. No i kolejna rzecz to jest abilities. No i tutaj znowu i dobrze, i źle, bo mamy oczywiście te abilities, które są universal special rulami, co jest jak najbardziej spoko, ale mamy masę umiejętności na datasheetach ogólnie. GW się tak chwaliło, że no, bo w poprzedniej edycji to rzeczywiście przegięliśmy z tymi, ze stratagemami, było ich za dużo, bo były 4 strony datasheetów, trzeba było to wszystko pamiętać, teraz tego nie będzie, no i spoko. Rzeczywiście, datasheetów każdy kodeks ma, każdy indeks ma 6. Nie trzeba tego dużo pamiętać, zgadza się. Ale za to wszystkie datasheety, które znaliście, wszystkie stratagemy, które znaliście z poprzedniej edycji, zostały przepisane do datasheetów w postaci umiejętności, co sprawia, że po pierwsze, pamiętać trzeba dokładnie tyle samo, bo musisz pamiętać, że ten unit ma to, ten unit tamto i tak dalej. Po drugie, wszystkie te datasheety, choćby się różniły pojedynczą jakąś zasadą, że masz jakiś intercesor, jasal i intercesor, czyli jakąś tam pojedynczą bronią się różnią, a w zasadzie są te same modele, ale już zestaw zasad mają kompletnie inny, więc tego nawet nie da się w żaden sposób usystematyzować. To do tego bardzo duża część tych zasad, która wcześniej uruchamiała się właśnie za CPki, czyli było tak, że trzeba było je, w jakiś sposób mieliśmy to ograniczenie na poziomie CPków, że no nie mogłeś zrobić pełnego kombat 4 oddziałami, bo nie starczało ci CPków. To teraz ze względu na to właśnie, że nam się te umiejętności przeniosą do datasheety i po prostu się używają za sam fakt, że masz ten datasheet, no to wszystkie te umiejętności po prostu wchodzą do gry. Więc tworzenie rozpiski, tworzenie jakichś kombinacji i tak dalej, to są takie szachy 5D, gdzie naprawdę musisz patrzeć na statystyki umiejętności, abilitki, co się z czym łączy, co się z czym nie łączy i tak dalej. No, według mnie ponownie rozumiem zamysł, bo rzeczywiście w poprzedniej edycji było tego za dużo i wszyscy narzekali, że o, mam tu 4 strony datasheetów, a jeszcze jakiś tam dodatek, gdzie kolejne te stratagemy i tak dalej. No i zamysł jest okej, żeby to zmniejszyć, ale no w taki sposób, jak to zostało zrobione, to nie, bo nie jest tak, że tylko specjalistyczne jednostki mają te umiejętności, tylko każda, nawet, nie, sorry, chyba chaos kultyści nic nie mają w tym abilities, a tak to każdy, nawet najbardziej podstawowy unit ma tam jakąś zasadę. A to widzisz, nawet nie byłem świadomy, że kultyści nie mają. Myślałem, że wszyscy mają. Nie wiem, czy to było dobre, czy to byłoby dobre, czy złe, ale zastanawiam się też, czy nie można byłoby rozszerzyć troszeczkę tych Universal Special Rules, bo przykładowo jest sporo zasad pod tytułem
masz przerzut jedynek na wound, a w przeciwnika, który jest na markerze, to masz full reroll wounda i tak dalej. I te zasady są identyczne albo prawie identyczne, a inaczej się nazywają i są tu wpisane. Dokładnie, dokładnie. Tutaj jeszcze taka dygresja, że znowu podoba mi się idea i pomysł jest fajny, że w tej grze mamy teraz dużo więcej jakby bonusów związanych z przebywaniem na znaczniku albo właśnie z walką o ten znacznik i jakby tu podoba mi się ten kierunek. Nie za bardzo podoba mi się dysbalans, który jest jakby zupełnie innym problemem niż samo omówienie tutaj tych core rulesów, ale jakby idea mi się tutaj podoba. To, co też chciałbym tutaj wyróżnić, to jest to, że wydaje mi się w ogóle, że teraz jest dużo mniej aur, że przez to, że wprowadziliśmy tą mechanikę liderów, bardzo wiele umiejętności działa po prostu stricte na dany unit. Tak, tak. I no, takie jakieś aury jako takie to się nie zdarzają. Natomiast tak jak mówisz, nie musimy pamiętać strategemów, musimy pamiętać teraz zdolności, które są tutaj, więc tu się zgadza. No i kolejna dygresja, no bo w sumie tak konkretnie nie mam nic więcej do dodania, bo ładnie to opowiedziałeś. Polecam sobie zajrzeć na przykład do kodeksu orków, gdzie bardzo dużo zasad odpala się tylko i wyłącznie jak macie ła, czyli raz na grę, co jest trochę biedne. Albo do kodeksu demonów, gdzie bardzo dużo zasad istnieje tylko po to, żeby się odpalać, kiedy wróg jest zszokowany. No i wyobraźcie sobie, że praktycznie nigdy się nie odpalają, nie? Ale to już tak w ramach ciekawostki. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, w pełni się zgadzam tutaj. No, zamysł jest spoko, część rzeczy jest okej, w szczególności te core rulesy, te USR-y, które tam są, jak Deep Strike i tak dalej. Natomiast no, można było to zrobić lepiej. No tak, sam zakres USR-ów też jest niewystarczająco według mnie właśnie szeroki, bo nawet to widać po zasadach, które są tak zwanymi sticky objective. O, przykładowo, no dokładnie. Gdzie właśnie jest ten problem, który był w poprzedniej edycji, dla którego było warto wrócić do USR-ów, żeby uniknąć różnego zapisywania tego samego w różnych kodeksach. No więc w przypadku sticky objective'ów nie mamy USR-a i już są miejsca, w których to jest, sama zasada jest różnie zapisana dla właśnie różnych tam przypadków, nie? A kolejna sprawa a propos tych reroli, o których wspomniałeś, to jest klasyczny mem dotyczący tej edycji. Pewnie wszyscy, którzy słuchają go, znają, ale powiem, żeby jeszcze dorzucić tutaj GW kolejną rzutkę za plecy, że chwalenie się, że będzie less rerolls w grze, a potem dawanie właśnie takich zasad, że a ten oddział to jak jest na znaczniku, to ma pełne rerole, a ten oddział jak strzela w coś, co jest na znaczniku, to ma pełne rerole. Praktycznie wszystkiemu to jest naprawdę dobry memik, bo w sumie rzeczywiście jest mniej reroli, które są wydawane w jakichś aurach czy umiejętnościach, ale za to po prostu oddziały noszą rerole ze sobą. No i mamy skończone datasheety. Deployment abilities, czyli w pewnym sensie te zasady USR-y dotyczące deploymentów. Deep Strike, czyli wyjście jakby z rezerw w dowolne miejsce na stole, zostało w końcu ujednolicone. Scout Move X, ruch przed grą na zasięg X. Infiltratorzy, którzy mogą się pojawić poza wszystko, to już teraz będzie działało tak samo i dostajecie po prostu keyword do swojego datasheeta. Tak. No i tutaj same plusy, jakby wszystkie te zasady są jasne, klarowne, dobrze opisane. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jest fajnie. No i strata dżemy. Strata dżemy. Nadal nie rozumiem. Poza jest ten podział na ten Battle Tactic, Epic Deep tak, i tak dalej? Tego nie rozumiem. Aczkolwiek, no chyba, że będą te zasady w stylu, że możesz użyć Battle Deed, tak jak było w różnej edycji, nie? Że możesz użyć Battle Deed stratagema. Póki co nie ma czegoś takiego chyba. Nie ma. Nie, konkretnie nie ma. Ale chyba po to powstało, więc może wiesz, gdzieś tam w kodeksach się pojawi, że tutaj możesz konkretnie tylko ten typ stratagemu użyć sobie za darmo. Co jest spoko, że już nie ma, że od razu wrzucili podział, który pozwala w szybki sposób określić, kiedy używamy danego stratagema. Stratagemów zielonych używamy w dowolnej turze, niebieskich używamy w swojej turze, a czerwonych w turze przeciwnika, więc to jest spoko. No i mamy ograniczenie stratagemów w kodeksach, za to mamy rozszerzenie stratagemów podstawowych. Command Reroll działa tak samo, z tym, że pozwala przerzucić Desperate Escape Test lub Hazardous, czyli jak mówiliśmy. Poza tym standardowo hit, wound, damage albo saving lub advance roll. Mhm. Dalej mamy kontrofensywę, która również działa tak samo, czyli po tym jak przeciwnik zaatakował, możemy się wciąć za 2 cepeczki. I pierwszy z nowych stratagemów, Epic Challenge, to o czym mówiliśmy, z naszym charakterem, który walczy z oddziałem przeciwnika, w którym jest bohater i zyskujemy po prostu precyzję, czyli tak właśnie robimy challenge. Co według mnie jest trochę brakuje w tym stratagemie, bo to jest Epic Challenge.
to powinno działać w dwie strony, według mnie. Że ten wyzwany bohater też dostaje precyzję, tak? Okej. Okay. Dokładnie, dokładnie. I używasz CPK i możesz dostajesz precyzję, ale ten wyzwany bohater również tą precyzję dostaje, prawda? Według mnie tak to powinno działać. Następne jest Insane Bravery, czyli to, co mówiliśmy od początku, że jest zepsute i powinno być całkowicie inaczej zapisane, a mianowicie to, że oddział po rzucie na Battleshocka go może sobie zdać, czyli totalnie bez sensu, bo właśnie całą tą ideę wydawania tych gemów przed rzutem zabija. Powinno to działać w ten sposób, że decydujemy przed rzutem, czy ryzykujemy, czy jednak bierzemy pewniaka, nie? To tak samo jak w poprzedniej edycji też to działało w ten sposób, że przed rzutem na morale ryzykujemy, czy nam ten ostatni model ucieknie, a jest kluczowy w tym miejscu, czy po prostu płacimy te dwa CP-ki i go zdajemy. No i druga sprawa, że kosztuje to tylko jeden CP, co jest według mnie trochę mało. Myślę, że to powinno być za dwa. Ważne jest to, że w obecnej edycji jest teoretycznie mniej CP-ków, bo zaczynamy z zerem i dostajemy pojedyncze ceturę, ale w praktyce gry okazuje się, że tych CP-ków jest bardzo dużo, ze względu na to, że istnieje bardzo dużo zasad, które dają dodatkowe CP-ki i drugie tyle dodatkowych zasad, które dają darmowe strategie. No właśnie tutaj chciałem się chwileczkę zatrzymać, bo jest to temat powiązany już troszeczkę bardziej z balansem, ale twoje zdanie, które powiedziałeś, jest w połowie prawdą, bo zależy, czym grasz. Tak. Bo jeżeli na przykład grasz genokultem, to masz dostęp do rzucenia gemów za zero, masz dostęp do podrożenia jednego gema przeciwnika, czy takiego agenta Vecta z wcześniejszych edycji, teraz to jest taka zdolność, która jest dość częsta. No i jest zdolność na używanie tego samego gema oczywiście tam drugi raz. No i jest też zdolność, która pozwala nam odzyskiwać CP-ki z jakichś odzyskiwaczek. I to są jakby takie mechaniki, które występują tutaj. A są frakcje w drugą stronę, które na przykład nie mają tego zerowego CPK i na przykład nie mają podrażenia. Tak, Chaos Knighty jako najlepszy przykład, gdzie tam po prostu dostajesz jeden cuturę i nic więcej, tak. Nie masz żadnej mechaniki, która pozwala ci z tym cuturę. I tutaj znowu jakby idea jest spoko, bo widzimy, co GW chce zrobić, czyli hej, macie tak naprawdę dwa CPK-i na battle rundę, czyli 10 CPK-ów rozłożonych na całą grę, plus ewentualnie to, co sobie odzyskacie. Natomiast sam fakt rzucenia stratagema za dwa za darmo docelowo, no to już strasznie mocno psuje sprawę, no bo pozwala na przykład użyć w sumie zasobów za 5 CP przeciwko przeciwnikowi, który ma do dyspozycji tylko 2. Więc troszeczkę to jest tak, jakbyś we wcześniejszych edycjach grał na 10 CP-ków versus przeciwnik, który ma na przykład 4, nie? Więc tutaj jest dość spory rozjazd, no i tak jak na przykład ty mówisz, że fajnie by było, gdyby Insane Bravery było za 2 CP-ki. Jako kwestia rozwiązania pewnego problemu Battleshocka w pełni się zgadzam. Natomiast z perspektywy grania na przykład Admechem, wtedy byłby to gem, którego bym nigdy nie użył. Podobnie jak na przykład Counter-Offensive, no bo po prostu, no mówiąc smutno, mnie nie stać, bo mam tylko 2 CP-ki na Battle Rundę, nie mogę tego zmienić w ten sposób i tutaj trochę męka. Więc znowu pomysł fajny, jakby jest to ogólnie spoko przekminione, tak na takim właśnie ogólnym stopniu rozwoju całej mechaniki stratagemów. Wydaje mi się, że jest to krok mimo wszystko w dobrym kierunku versus to, co było wcześniej. Natomiast znowu bardzo szybko mamy ten taki rozjazd, gdzie ktoś sobie rzuci 5 różnych gemów i tak dalej, a ktoś rzuci tam jeden na przykład na rundę, bo tyle. I to jest, to, tu jest, tu się zaczynają schody, nie? No tak, ta dysproporcja rzeczywiście jest upierdliwa, tak jak mówisz. I to widać właśnie w kodeksach, że są kodeksy, które mają dodatkowe CP-ki i jeszcze darmowe, są takie, które nie mają z tego w zasadzie nic, nie? A umówmy się, mimo zmniejszenia liczby tych strategiów, to nadal one są często bardzo kluczowe, nie? Tak, no oczywiście, że tak, no choćby ten Fight First u Custodes czy coś, to są rzeczy, które po prostu zmieniają grę, nie? Tak naprawdę, więc... Dokładnie. Granat. Co tam w granatach? To jest fajne akurat z tymi granatami, tak, że wreszcie... Pierwszy nowy stratagem, tak, już nie mamy, że każdy granat jest inny, że tu masz fraga, który działa tak, tu masz coś tam kraka, który działa tak i tak dalej. Tego już nie mamy. Możemy sobie za jeden CPK rzucić granatem i wtedy po prostu musimy mieć keyword grenades, czyli nie tak, że każdy rzuca, tylko są to oddziały, które rzeczywiście te granaty mają. I wtedy wybieramy sobie enemy unit, który nie jest w engage'u i jest 8 cali oraz visible, czyli tak jakbyśmy strzelali na 8 cali. Rzucamy 6d6 i na 4+ dostaje mortala. I to tak jakby łączy ze sobą fragi, kraki i wszystko, bo nieważne co jest naszym celem, po prostu na 6 kostkach na 4+ wrzucamy tam mortala, nie? Dokładnie tak. Bardzo spoko rzecz, podoba mi się. Kolejna rzecz to Tank Shock, czyli taka odpowiedź trochę na
na to, że te pojazdy niewiele robią w kombacie. Mianowicie pojazd, który szarżuje, w momencie wykonania szarży używa właśnie tego mu tank shock, czyli to jest ten odpowiednik tego przejeżdżania po piechocie i wtedy wybieramy broń na tym pojeździe, tak? Bierzemy jej charakterystykę siły. Jeżeli ta charakterystyka siły jest wyższa niż toughness przeciwnika, to dodajemy jeszcze 2 i bierzemy taką ilość kostek, tak? Czyli na przykład, nie wiem, gąsienicy mają siłę 8, wjeżdżamy w jakiś Space Marine'ów z toughem 4, to będziemy wyrzucali 10 kostek i na 5 plus wbijamy mortale. Spoko jest to, że jest to sztywne jakby na 5 plus. Mhm. Zastanawiam się nad tym. Bo z jednej strony to było fajne w tych gemach wcześniej, że miało znaczenie to, co przejeżdżasz, nie? No bo teraz wychodzi na to, że nie ma znaczenia, czy wjeżdżasz w inny pojazd w zasadzie, bo z tego wynika tutaj, że możesz wjechać też w inny pojazd, czy w gwardzistów, ranisz ich tak samo. Mhm. I trochę psuje to, że definiuje to siła tej broni i nie ma tu ograniczenia na przykład do non-walker, żebym dobrze się wyraził. Bo rozumiem ideę, że właśnie przejeżdżasz tankshockiem, jakimś czołgiem i tak dalej, nie? I tam rzucasz te kostki, jakieś mortale tam wbijasz. No, nie za wiele, ale wbijasz. Równie dobrze może tego strategemu użyć Knight, który ma jakiegoś fista, który ma na przykład siłę 20. No i rzuca 20 kostek, dokładnie. No dokładnie. I on tych kostek rzuci odpowiednio więcej. Trochę chyba nie o to chodzi, bo chyba właśnie chodzi o to, że to jest ta strategem dla tych pojazdów, które nie mają tych broni kombatowych, nie? I no. Troszkę to jest według mnie takie nie do końca dobre, nie? Jakby nie wydaje mi się, że tu brakuje jakiś takie excluding albo coś takiego. Bo troszkę tutaj to daje takie, przede wszystkim właśnie tym Knightom, już abstrahując z tego, jak one grają, daje taką możliwość, że po prostu Knight se szarżuje i se wbija w cokolwiek praktycznie 6 mortali, no bo po prostu tych kostek rzuca tyle, że z tych 5 plusów wyjdą te mortale, nie? Uh-huh. No nie bierze pod uwagę tego, co tak naprawdę chodzi. Nie? Masz keyword vehicle i do dzieła, nie? Dokładnie, nie? Tak. No. A już na przykład dla porównania Monster nie może tego zrobić, dokładnie, nie? Dokładnie tak. Na Monster to nie działa. Tak. Ja tutaj jeszcze tylko powiem, że tu jest ograniczenie do maksimum 6 mortali, więc też tyle dobrze, że ten Knight nie wyrzuci nam 15 mortali, jak się zarzucimy i tak dalej. Jakby strategem uważam, że jest spoko, ale mógłby być lepszy, nie? Ale to, że w ogóle jest, to wydaje mi się, że jest też krokiem w dobrą stronę mimo wszystko. No i jedna z fajniejszych rzeczy, jedna z rzeczy, która naprawdę według mnie wyszła GW, czyli Rapid Ingress. Zdecydowanie. To jest strategem, którego używamy na koniec movementu naszego przeciwnika i pozwala nam on w tym momencie wrzucić oddział z rezerw na stół. Jest to według mnie bardzo fajna mechanika. Dodaje trochę tego poziomu szachowania się w tej grze, który został mocno przycięty i odjęty z tej gry właśnie po zrobieniu innych zasad, to jest to jedna z tych zasad, której trzeba się mega pilnować i mega uważać, bo często, jeżeli nie dopilnujemy jakiegoś miejsca, w którym przeciwnik może spaść, a przypominam, spada w naszej turze, więc jeżeli ten oddział, który spadł w naszej turze, dojdzie, dotrzyma, przeżyje do tury przeciwnika, to będzie mógł się normalnie ruszyć i tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiednio zrzucony oddział w odpowiednie miejsce może spowodować nagle, że na przykład gra się gdzieś tam wywraca albo mocną przewagę zyskuje przeciwnik, bo nie byliśmy w stanie zabić tego oddziału i on nam zaszarżuje na przykład w kolejnej turze albo wyjdzie i strzeli. Więc granie tym ingresem ogólnie jest dosyć popularną taktyką i wymaga od graczy dużo więcej myślenia. Tak, no tutaj może tak górnolotnie to zabrzmi, ale to jest strategem, który bardzo mocno zmienia granie w 40 jako takie u podstaw, bo to też już było trochę takie memowe, ale jak często, kiedy grałeś kimś na turnieju czy luźną grę, rzucałeś tekst pod tytułem: dobra, to ty się tam ruszaj, jak skończysz, to mnie tam zawołaj, idę się napić, cokolwiek, i gra, movement był totalnie bez żadnego jakby, bez kontrakcji żadnej, tak? Że po prostu robiłeś, co chciałeś. To był bardzo częsty zarzut do 40 jako takiej, że jeden gracz przez pół godziny wykonuje swoje ruchy, strzela, szarżuje i tak dalej, a ja tylko ściągam modele i potem zmiana i tak dalej. To jest gem, który tutaj faktycznie wprowadza interakcję, trzeba być skupionym, trzeba pomyśleć o tym dodatkowo, też jak najbardziej go chwalę. Tak jak następny, o którym będziemy za chwilę mówić, w swoim rdzeniu kminy jest bardzo, bardzo spoko. No to już możesz przejść do Overwatcha, bo myślę, że tutaj o Rapid Ingress też już tak. Nie mam potrzeby więcej mówić. Fire Overwatch działa tak samo, tylko że inaczej. Trafiamy na szóstkach. Jest, czekaj. Trafiamy na szóstkach i to jest koniec podobieństw. No tak, w sumie tak. Strzelamy w odpowiedzi na wrogą szarżę albo w odpowiedzi na wrogi movement. Możemy tego użyć, jeżeli mamy przeciwnika w 24 calach i jesteśmy eligible to shoot.
to zarówno jeżeli ten przeciwnik wykona swój movement albo charge move, advance albo fallback, to możemy sobie w niego strzelić w tych 24 calach. Bardzo ważna sprawa, bazowo tego strategemu możemy użyć tylko raz na turę, więc jeżeli strzelimy do kogoś w movemencie, to już nie możemy strzelić do niego w charge phase. Natomiast jest to zdolność, która bardzo mocno też zmusza do myślenia dla przeciwnika w związku z bezkarnym chodzeniem sobie po stole. Fantastycznie oczywiście kombi się z flamerami i wszystkimi torrentami, które automatycznie trafiają i omijają to trafianie na szóstkach i tak dalej. Więc jest spoko. Problem Fire Overwatcha jest to, jak zostały zaprojektowane inne rzeczy. Mówiliśmy o bardzo silnym no-losie, mówiliśmy o Eldarach, które sobie podstawiają szóstki właśnie po to, żeby sobie trafiać tutaj. No, przed tymi nerfami Eldarów sytuacja wyglądała tak, że właściwie nie mogłeś się niczym ruszyć w 24 calach od Wraith Knighta, bo on to wszystko odporywał z tego Overwatcha, nie? I to przykład po prostu złamania tej mechaniki. Natomiast bazowo, jeżeli używamy no, w cudzysłowie normalnych unitów, normalnych zasad, żeby odpalić tego Overwatcha, to jest bardzo spoko narzędzie, tak samo jak Rapid Ingress. Daje nam kontrakcję, zwiększa poziom tego szachowania się między graczami i jak najbardziej na plus. No ja tutaj może jeszcze, wydaje mi się, że to wymaga trochę dopełnienia, to no, co śmiało. Powiedziałeś. Mhm. Przede wszystkim, teraz Overwatch działa tak, że możemy go użyć przed tym, jak model się ruszy, oddział się ruszy lub po tym. Tak. I tak samo przed tym, jak wykona charge move i po tym. I to powoduje następujące, że po pierwsze, jeżeli oddział się nie rusza, to nie możemy w niego strzelić Overwatcha. Tak. Więc jakby oddział, który nie wykona ruchu, jest bezpieczny przed tym Overwatchem. Po drugie, powinniśmy, i w zasadzie no tutaj od razu też powiem, bo tak będzie wyglądała gra już niedługo, grać w ten sposób, że jeżeli się ruszamy, to robimy tak. Okej, ten oddział będzie się ruszał. Robisz coś? Przeciwnik mówi nie. Okej, ruszacie oddział? Skończyliście ruszać oddział? Okej, ten oddział skończył ruch. Robisz coś? No i w tym momencie tak, przeciwnik za każdym razem, kiedy wybieramy oddział, żeby w ogóle się ruszył, musimy zapytać przeciwnika, czy chce zrobić coś najpierw zanim się ruszymy, a potem po tym, jak się ruszymy. No i jakby to po prostu jest po to, żeby uniknąć jakichś takich nieprzyjemnych sytuacji gdzieś tam, że ruszyłeś się, tutaj Overwatch i tak dalej. W interesie jakby twoim jest to, że pytasz się przeciwnika przed i po prostu, żeby nie było potem jakiś gotcha i tak dalej, i tak dalej. Równolegle jest tak samo z szarżą, przy czym mega ważne w przypadku szarży jest to, że Overwatcha wykonujemy tylko i wyłącznie, jeżeli przeciwnik wykonuje charge move, czyli w momencie deklaracji szarży nie strzelamy Overwatcha, tylko jeżeli ta szarża jest dopiero udana i przeciwnik ma już wykonać charge move, to możemy strzelić tego Overwatcha przed tym, jak wykona charge move, po tym, jak wykona charge move. To, że po tym, jak wykona charge move, może się wydawać bez sensu, no bo jakby i tak nie możemy strzelać w kombacie. No ale właśnie chodzi o to, że po pierwsze pojazdy mogą strzelać w kombacie, czyli na przykład możemy sobie strzelić pojazdem po tym, jak przeciwnik nas zaszarżował, no albo na przykład użyć pistoletów. A ma to znaczenie w przypadku, kiedy na przykład przeciwnik chciał być cwany i zaszarżował nas za ścianki, żebyśmy nie mogli do niego strzelać, no to taki pojazd sobie wpada i ten pojazd mówi po tym, jak przeciwnik do ciebie doszedł, no to teraz Overwatch, bo jestem pojazdem, mogę strzelać w kombacie, nie? Aha. Bardzo piękne uzupełnienie, wszystko jasne, klarowne. No i tak jak mówisz, oczekiwane jest teraz w graniu 40 takie klarowne komunikowanie. Wykonuje ten ruch tutaj tym unitem. Tak, tak. To nawet w pewnym sensie takie trochę sztuczne może to się wydawać, no że tak na siłę tak, pytasz, tak. Ale no gra jest tak skonstruowana, że jednorazowe niezadanie tego pytania może spowodować lawinę jakichś niepotrzebnych tutaj interakcji i kaskadowe, że tak powiem, nałożenie się na siebie jakichś tam rzeczy. Nieprzyjemnych jakby interakcji między wami, nie? Kolejny jest Go to Ground. Wydaje mi się, że jeden z mniej potrzebnych stratagemów. Zamysł spoko, bo jeden infantry unit w odpowiedzi na wrogi shooting dostaje szóstkę inwa i benefit of cover. W praktyce po pierwsze szkoda CP-ków na to, bo jest ich mało, a bardzo dużo gemów jest po prostu bardzo dobrych. Po drugie ten cover praktycznie i tak zawsze jest na stole. A po trzecie, bardzo często tą szóstkę inwa i tak już z jakichś tam zasad macie, albo ze względu na to, że macie dobrego save'a, a przeciwnik ma z reguły niskie AP, to tej szóstki inwa nie potrzebujecie, bo i tak będziecie się bronić, nie wiem, na piątce, na szóstce z bazowego save'a, nie? Więc ten gem, no ja go jeszcze na stole nie widziałem ani razu, nie? Więc
tutaj myślę, że jest, no, jest przestrzelony. Tak. Kolejny jest smokescreen. Ta sama sytuacja. On daje nam tutaj kombinację stealtha i covera. Dużo lepszy strategię. Tak. Plus jeden do save'a, minus jeden do trafienia. Działa na smoke unity. Najczęściej są to pojazdy. Pojazdy teraz są bardzo twarde, więc jeżeli się przydarzy sytuacja, gdzie akurat tego covera nie macie, no to ten pojazd dostaje minus jeden do trafienia, dostaje plus jeden do swojego bardzo wysokiego save'a, więc całkiem tutaj fajnie to działa. A jeżeli macie już naprawdę taki większy model, który może tego smoka rzucić, no to już w ogóle fantastico, bo to się zaczyna kumulować z dużą ilością wundów, z wysokim toughnessem i wtedy ma sens, nie? Mm-hmm. No przy czym ten keyword smoke to jest tak, no, raczej zarezerwowany dla tych modeli, które rzeczywiście te smoki mają, nie? Czyli tam Gwardia, Space Marini, czy jakieś pojazdy Xeno na przykład są wyposażone w smoki. Dobrze, że w Right Knight ich nie ma. No właśnie, trochę żałuję. Heroik, który jest szarżą, ale nią nie jest. Opowiadaj, Michale, jak wygląda Heroic Intervention. Heroik przyszedł akurat bardzo dużą zmianę, jest w zasadzie kompletnie inną zasadą niż był. Wcześniej pozwalał nam się po prostu danym jakimś bohaterem w danym zasięgu dostawić, czy tam oddziałem, który dostawał tą zasadę heroika z jakiejś tam innej zasady. Teraz jest to stratagem, czyli po pierwsze, no wykonamy go maksymalnie raz, chyba że dwa razy w przypadku jakiegoś tam skrajnego, gdzie możemy powtórzyć użycie strategemu. Po drugie, używa go dowolny oddział zawsze, czyli już nie mamy tak, że heroik jest zarezerwowany właśnie dla bohaterów lub jakichś tam konkretnych oddziałów. Po trzecie, możemy użyć heroika tylko względem oddziału, który szarżował, czyli już nie mamy tego problemu, że na przykład jak chcesz zablokować ruch Knighta, to stajesz 3 cele od niego, żeby nie wykonał heroika, to tego już nie ma. Jeżeli nic nie zaszarżujesz, to masz pewność, że po prostu heroika nie dostaniesz. I po trzecie, działa to w ten sposób, że heroic intervention odpalamy, jeżeli przeciwnik zakończył charge move 6 cali od nas, wtedy możemy zdecydować się na użycie heroika i wykonujemy szarżę na 2d6 cali, czyli po pierwsze mamy ryzyko, że ten heroik po prostu nie dojdzie, a po drugie, no, wykonujemy szarżę, czyli podnosimy jej wszystkie konsekwencje dotyczące jakby tego ruchu i dostawiania się, z jedną tylko taką różnicą, że w nadchodzącym kombacie po wykonaniu heroika nie otrzymujemy fight firsta. Jakbyśmy otrzymywali tego Fight Firsta, to było mega mocne, bo to w zasadzie by kontrowało właśnie wszystkie kombaty. Tego Fight Firsta nie dostajemy, czyli to pozwala nam po prostu wejść w ten kombat, ale benefit za szarżę nie dostajemy. Czyli jest taką po prostu kontrszarżą, czymś co kustody zmiały kiedyś w stratagemie. Wspomniałeś, że może tego użyć każdy unit, ja tutaj tylko sprecyzuję, że jeżeli to są wehikle, to mogą tylko i wyłącznie robić to walkery. Czyli najczęściej te unity, które chcą wykonywać heroik, chcą chodzić w kombat, czyli knighty, jakieś kurczaki, admechu i tak dalej, i tak dalej. No i co można powiedzieć o tym heroiku? Jest drogi i wydaje mi się, że to bardzo mocno go ogranicza, bo to są aż 2 cepeki. Natomiast jego użyteczność... Znaczy, mi się podoba to, że mogę już zaparkować sobie bezkarnie koło jakiegoś unitu, i jeżeli nie wykonuje żadnych podejrzanych ruchów, czytaj, nie szarżuje, to nie spotka mnie żadna kara za to, nie? Co mi się akurat tutaj podoba. Nie ma takich straszaków, które wbijają na środek markera i nie podchodź, bo dostaniesz automatyczny atak. Podoba mi się, że jest losowy, bo trzeba go jednak wykulać i może nie wyjść. Jest to jakiś tam rodzaj ryzyka. A to, czy nie ma tego fight firsta, kurde, nie wiem. Wolałbym chyba, żeby nie istniał normalny fight first w kombacie, ale żeby właśnie ten heroik był takim wyjątkiem, żeby on akurat go dawał, że jak już decydujesz, bo jakby masz sporo ograniczeń, żeby wykonać ten heroik, tak? Bo to musi być konkretny cel, to jakby przeciwnik trochę decyduje, w co się, kto się zaheroikuje, w co, bo to on wyprowadza szarże i tak dalej. Może nie wyjść, jest drogi, bla, bla, bla. Więc może fajnie by było, gdyby on właśnie dawał tego fight firsta, a normalnie zasada fight firsta w innych przypadkach by nie istniała. Taka dywagacja, tak? Ale ogólnie myślę, że jest spoko. Myślę, że ogólnie tak bazowo jest fajniejszy niż był, nie? To jakby dla mnie oczywiste. Mm-hmm. No, na pewno tak jak mówisz, jest drogi i no też nie za bardzo, ale to już wynika z tego, jak wyglądają data sheety. Po prostu te kombatowe unity są jako takie i często po prostu bardziej się opłaca już oddać ten zaszarżowany oddział, albo następnie dużo rozstrzelać to, co szarżowało, niż tam gdzieś dopychać do kombatu, nie? No tak, tak, tak. To zdecydowanie prawda. Tutaj jeszcze od ciebie chciałbym dodać, że wreszcie te stratagemy mają przejrzysty opis, kiedy ich używamy, na co ich używamy, jaki jest efekt, jakie są restrykcje.
Tego bardzo brakowało w poprzednich edycjach, więc tutaj duży plus dla GW za to, jak to jest po prostu rozpisane, nie? Tak, tak. Jest konkretnie podane when, target i restrictions. Gdzie wcześniej to musieliśmy to złapać z opisu i przez to, że różni woźni pisali te strategie, to wtedy to było różnie tam pozapisywane. Dokładnie. Potem są rezerwy, o których już wspominaliśmy. Polecamy wrócić do fragmentu na naszym tutaj podcaście, a nie czytać tej strony, bo jest przekombinowana po prostu, a można to było po prostu dużo prościej opisać. Potem są tereny. Jeżeli chodzi o tereny, no to tutaj przy coverze bardzo ważna adnotacja, że cover nie może nam polepszyć save'a 3+ lub lepszego, ale tylko przeciwko broni z AP0, bo już się tutaj zdążają pojawić jakieś takie błędne interpretacje, że o, nigdy nie możesz mieć save'a 2+ w coverze. To jest nieprawda. Nie masz save'a z 3+ na 2+ w coverze, tylko jeżeli przeciwnik ma AP0. I to jest jedyna sytuacja. Jak ma AP1, a ty masz 2+ i masz cover, to dalej się bronisz na dwójkach. To jakby tutaj, żeby była jasność. No, jak masz 2+ i przeciwnik ma AP0, to dalej masz 2+, nie? To też, żeby nie było tak, że nagle ci się ten... Po prostu nie może ci podnieść... Tak. Nie może ci podnieść save'a z 3+ na 2+, jeżeli jest AP0. Dokładnie. No i teraz, jeśli chodzi o tereny, to jest trochę też fikołków. Nie wiem, czy pozytywnych, czy negatywnych, ale jest... Ja myślę, że omówimy tylko ruiny. Tak, no ruiny są najważniejsze. Ja tu tylko wspomnę o tym, że jest spore spłaszczenie, bo nie ma już densa, -1. Ja bardzo lubiłem tę zasadę. W ogóle lubiłem fakt, że było parę różnych zestawów terenów i one dawały różne rzeczy. Teraz zdecydowana większość terenów daje po prostu +1 do armor save'a, czyli taki light cover z 9 edycji. Natomiast turniejowo teraz wszystko sprowadza się tak naprawdę do ruin, więc śmiało opowiadaj. Tak, no ruiny działają w podobnej mierze, jeśli chodzi o dawny obscuring, którego już teraz nie ma, bo po co? Bo oczywiście, jak już wspominaliśmy, GW zapomniało o wszystkim, co udało się wypracować na przestrzeni poprzednich edycji. Ważna zmiana jest taka, aczkolwiek to wynika z niekoniecznie z rulebooka, a z tego jakby samego podejścia graczy i organizatorów turniejów, że ruiny nie są już takimi samymi ściankami, a najczęściej będą występowały na takiej dużej podstawce. W przypadku WTC na przykład takie ruiny występują na podstawce 12x6 cali, bo ma to znaczenie właśnie w kontekście tego, jak się na to gra. Obscuring działa tak samo pod takim kątem, że jeżeli nikt z nas nie stoi na terenie, to zasłania na nas cała podstawka, nie tylko fizyczna ruina, czyli zasłaniamy się jakby po podstawce, nie widzimy, sama podstawka blokuje też line of sight, to jakby działa tak samo do momentu, kiedy jedna z modeli, które na siebie chcą patrzeć, ma keyword aircraft lub towering. No i w przypadku aircraftów to tam niewielka różnica, bo samoloty też było widać wcześniej, a teraz mamy dodatkowy keyword towering. No i jest to powiedzmy odpowiednik zeszłoedycyjnego Titanic, gdzie te modele Titanic również widzieliśmy, jakby fizycznie, niekoniecznie po obscuringu. Różnica w tej edycji jest taka, że teraz ten zmiana w line of sightie działa w obie strony. Czyli model, który ma zasadę towering, jest widziany tak jak wszystko inne, ale również i on widzi wszystko tak samo fizycznie, tak? Bez tego uwzględniania tego dawnego obscuringu. Więc ten los w tym przypadku działa w obie strony, czego nie było w poprzedniej edycji. Czy to zmiana na plus? Nie wiem, na pewno w pewnym sensie na minus, bo ludzie przeżyli po prostu szok, i co widać po dominacji Imperial Knightów na początku edycji. Widać to też po tym, jak działa w Right Knight, który no teraz tak naprawdę te tereny nie za bardzo go ograniczają. No i teraz pytanie, bo z jednej strony to było męczące dla graczy tych dużych modeli, że ich wszyscy widzą i do nich prują, a oni sami nic nie mogą zrobić z tym. No a z drugiej strony jest taki problem, że teraz w zasadzie, jeżeli wystawiasz takiego knighta na stół, to tak jak mówiłem, te tereny nie mają znaczenia. No i pytanie, czy coś robić z zasadą towering, czy jednak na przykład coś zrobić z terenami. Już zmieniło się to, chociażby, że dolne piętra ruin WTC są zabite całe dechami, nie ma tam okien, więc ta piechota tam trochę lepiej się chowa, bo bez tego to w ogóle te knighty waliłyby przez całe stoły bez żadnych ograniczeń. GW oczywiście zauważyło, że ten towering jest jakimś tam problemem, więc wykonało ten sam manewr co z No Lossem i zamiast spróbować poprawić zasadę, po prostu dowaliło punkty do modeli z toweringiem. Tak, co jednocześnie jest dodatkową kombinacją z
działaniem organizatorów turniejów. Zabija się deskami wszystkie partery, więc knighty jakby dostały podwójnie. No, towering jest też jednym z takich większych baboli GW w 10 edycji, gdzie zamysł był pozytywny znowu. Ogólny koncept, żeby te duże knighty zaczęły grać, żeby nie były karane przez to, jak działał obscuring w 9 edycji, no to jest spoko. Natomiast no, kilka gier pokazało nam, że tak jak mówisz, każdy teren na stole, który nie jest jedną wielką ścianą zasłaniającą fizycznie jakiś model, nie istnieje na potrzeby shootingu z dużych knightów, raid knightów, z toweringiem i tak dalej. Bo one ignorują okna, ignorują kontenery, ignorują lasy, ignorują kratery, ignorują ruiny. Wszystko po prostu dla nich nie istnieje, więc robi się taka typowa patelnia. Nie wiem, czemu nie wprowadzono chyba najprostszej zasady, czyli po prostu nie ma żadnego toweringu, nie ma żadnego obscuringu, tylko działa to po prostu tak jak do tej pory dla wszystkich innych modeli, żeby zrównać te wszystkie knighty z całą resztą modeli. One i tak mają z jednej strony problem, żeby się schować, no bo są duże, z drugiej strony automatycznie mają ten plus, że łatwiej jest nimi gdzieś tam złapać tego losa, bo są duże. Natomiast no, żeby po prostu same się chowały za tymi ścianami z oknami, za obscuringiem i żeby przeciwnik się chował, tak jak było w 9 edycji, nie? I to wydawałoby się chyba takim najłatwiejszym kierunkiem, a tu znowu tak jak z tym no losem. No, Games Workshop widzi problem, ale nie rozumie jakby jego rdzenia i dowalimy punktami i bawcie się, nie? Mhm. Czytałeś Eisenhorna? Nie, nie czytałem. A widzisz, jakbyś przeczytał, to byś wiedział, dlaczego tak to rozwiązali. Ale nie będę tutaj spoilerów wrzucał. Okej, dobrze. Ważna zmiana, jeśli chodzi o te tereny, jest taka, że trochę teraz się nazmieniało z widzeniem, jeżeli jesteśmy już w terenie. I to jest dopiero wyjaśnione w Designer's Commentary, bo z tych opisów ciężko jest to wywnioskować, bo te opisy są jak zawsze przepisy, opisy GW bardzo przejrzyste. A mianowicie, wcześniej było tak, że obscuringiem, ale jak chcemy widzieć przez teren, to go dotykamy piętą, milimetrem podstawki wchodzimy na teren i w tym momencie obscuring znika, wszyscy nas widzą i my wszystkich widzimy, tak, przez ten teren. Było tak? Było tak i było to fajne, klarowne, proste i w ogóle. No właśnie. No więc teraz GW stwierdziło, że troszkę zamiesza, bo wzięło i wyrzuciło wszystko, co dotychczas udało się ustalić w 9 edycji. I działa to w ten sposób, że mamy te wielkie podstawki tych terenów, bo tak jak mówiłem, tak jest jakoś, tak to jakoś GW sobie narzuciło, żeby tak to grać. No i teraz tak. Nie widzimy się, jeżeli jesteśmy poza terenem obydwoje. Jasna sprawa. Ale w przypadku, kiedy oddział, że tak powiem, wejdzie na teren i jest w tym terenie tylko partially, czyli tam nie całościowo, ale na przykład właśnie kawałkiem podstawki, kąśnicą, czymś takim, to w tym momencie, jak ktoś chce widzieć ten oddział z zewnątrz, to już go widzi normalnie, obscuring się wyłącza, czyli to zasłanianie po całości podstawki, ale dopóki ten oddział, który wszedł w teren, nie jest całkowicie w tym terenie, to jego zasady tego ograniczenia widoczności obowiązują. Czyli jeżeli chcemy coś widzieć przez teren, to musimy wejść cali w ten teren, ale jeżeli zdarzy się tak, że wy częściowo się na tym terenie znajdziecie, to już wszyscy was wtedy widzą tak fizycznie, tak bez tego uwzględniania zasłaniania wirtualnego. Co jest dosyć upierdliwe, trzeba o tym pamiętać, jak się gra, trzeba właśnie pilnować tego, żeby przypadkiem gdzieś tam krawędzią podstawki na ten teren nie wejść, bo nic to tak naprawdę wejście takie częściowe nie daje. Bo jeszcze rozumiem, jakby to było tak, że na przykład wchodzisz i dostajesz cover, ale lepiej cię widać. Ale teraz te zasady na cover działają w taki sposób, że otrzymujemy cover, jeżeli wszystkie modele w oddziale strzelającym widzą w całości model, do którego jakby jest przydzielony atak, to wtedy covera nie ma. Czyli wystarczy, że mamy, strzela do nas 10-osobowy oddział i ostatni ziomek z tego 10-osobowego oddziału nie widzi pięty mojego Wright Knighta i ten Wright Knight ma cover. Bo żeby tego covera nie otrzymywać, to musi cały oddział strzelający widzieć całość modelu, który przyjmuje strzał. Więc to, że wchodzimy częściowo w teren, daje nam cover, ale nie jest to konieczne, żeby dostać ten cover, więc nie ma za bardzo sensu się tam pchać, żeby właśnie nie dostawać tych darmowych strzałów, nie być bardziej widoczny. Zgodzisz się, czy coś pomieszałem? Nie, pewnie się zgadzam. Bardzo dobrze to opisałeś, tak jest. Więc no w praktyce to oznacza, że tak jak mówiliśmy na początku, no i tutaj teraz wyjaśniamy, bo mówiliśmy na początku, że ciężko jest nie mieć covera, no i
Tak rzeczywiście jest, bo naprawdę ciężko jest nie mieć w tej edycji covera. Stąd też ten ignore cover jest bardzo mocną zasadą, szczególnie właśnie przy zmniejszeniu z drastycznym wartości AP na broniach. Każdy punkt tego dodatkowego AP pośrednio, tak? No bo ignorując cover właśnie zmniejszamy, jakby dodajemy sobie AP, powiedzmy, jest bardzo, bardzo ważny i tutaj jest to mocna zasada, tak jak wspominał Gogi. Tak jak mówiłem, mega łatwo jest ten cover łapać, bo każdy, szczególnie na dużych modelach, bo jeszcze mały to da się, powiedzmy, jakoś tam wyczaić, żeby tego covera nie miał. A taki duży model, to dosłownie na przykład robisz tak, że gdzieś tam wychodzisz za ściany, tylko zostawiasz tutaj fragment jakiejś anteny czy coś za ścianą i już ten coverek masz. Bo musisz być całkowicie widoczny, żeby tego covera nie otrzymywać. Tak jest. Samoloty? Nie wiem, czy nam się chce omawiać samoloty. Znaczy, przy iCraftach nie zmieniło się praktycznie nic. To, co jest fajne, to ujednolicono piwoty. Teraz wszystkie iCrafty mają w ten sam sposób robione piwoty. Jest zasada hover, która pozbawia was tych keywordów iCraftowych, tak jak było po staremu. Zmniejsza wam ruch do 20 cali. No i tak naprawdę turniejowo to jest największa zmiana, ponieważ mamy sytuację na turniejach, gdzie gramy na właśnie ruinach. Mówiliśmy o problemach z fly i bardzo często ten 20-calowy ruch nie będzie wam dawał wystarczająco dużo, żeby przelecieć gdzieś z miejsca na miejsce, no bo musicie się dosłownie wspinać po tych ruinach do góry i w dół. Natomiast jeżeli macie normalny aircraft, to wasz ruch jest nieskończony i tak naprawdę to są jedyne latające modele, które mogą bezkarnie fruwać po staremu po stole, ignorując tereny, niezależnie od tego, jak się poruszają. O tym warto wiedzieć. Tu jeszcze dochodzi to, że jeżeli chcecie być w tym aircrafcie, czyli w tym wysokim locie, to musicie zaczynać w rezerwach. Tak. Więc dopiero od drugiej tury albo ingresem wchodzicie na stół. Jeżeli weźmiecie hover, to możecie zaczynać na stole, ale macie właśnie ten ograniczony ruch i już w trakcie gry nie ma możliwości zmiany z jednego na drugi. Albo całą grę jesteście lataczem, albo całą grę jesteście w hoverze. No według mnie samoloty są mocno dojechane, właśnie ze względu na to zabicie flya, właśnie ze względu na to konieczność wyjścia z rezerw i nie wiem jak w przypadku innych armii, ale na przykład w Eldarach są nadal absurdalnie drogie, w sensie jak na to jak są ograniczone i na to co one w ogóle robią, to ile punktów kosztują te samoloty w Eldarach, to jest śmiech. No jest bardzo podobnie na przykład w Admechu, w pełni się zgadzam, natomiast tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, ale będę trochę ironizował, bo aż dziwne, że mając takie problemy z no-losami, GW stworzyło je sobie ponownie, aż dziwne, że tutaj nie wyskoczyło coś głupiego związanego z samolotami, nie? A tu się okazuje, że jednak te samoloty dalej są trzymane w ryzach i chociaż tyle, że nie jest to kolejny, nowy, stary problem, który już mieliśmy do rozwiązania, nie? Tak, to prawda. Tak. Tutaj może, nie wiem, akurat woźny miał przebłysk, albo akurat tego pliku z zasadami z 9 edycji nie usunęli z komputera. Nowe. No i w sumie tutaj, jeżeli chodzi o Korus jako takie, to właściwie jest wszystko. Są jeszcze misje od siebie, bo są jeszcze takie dwa tematy, które chciałbym tutaj poruszyć. Pierwszy, znowu, pozytywny ogólnie, szczegółowo trochę skopany, czyli misje. Po pierwsze, bardzo mi się podoba to, że mamy teraz sporą ilość różnego rodzaju kombinacji w zależności od tego, czy mamy deployment, czy mamy zasadę primary, czy mamy jakąś dodatkową zasadę, która nam jakoś tam działa i tak dalej, i tak dalej. I to mi się podoba, że możemy sobie tworzyć różne rzeczy, te zasady są ciekawe, te zasady są różnorodne i uważam ten element za jak najbardziej udany, no bo jest przede wszystkim czymś świeżym. No i druga sprawa to sekundarki, czyli teraz mamy podział, że z primary, z kontroli znaczników zdobywamy maksymalnie 50 i z sekundarek 40 punktów. No i mamy powrót do kart, do losowych misji, co oczywiście ma pewne wady, bo mieliśmy już pod koniec 8 edycji bardzo fajną sytuację, gdzie ta losowość budowanego deku była bardzo mocno ograniczona. Natomiast ja uważam, że jest to zmiana na plus, bo te misje są różnorodne. Wiadomo, czasem możemy wylosować na dzień dobry kontroli znacznik przeciwnika i robi się problem, ale to jest jakby już powiązane z samą ideą losowości, że mamy jakąś tam talię kart. No tak, ale nadal masz mechaniki po pierwsze, że możesz tą kartę od razu wymienić, a po drugie możesz wyrzucić kartę i dostać CPK, więc to jakby, to się wiesz, balansuje i to jest spoko. No tak, tak, jeżeli o to chodzi, to jak najbardziej tutaj są jakieś już mechaniki, tak jak mówisz, które coś tam nam pomagają, więc jakby
Samą ideę ogólnych misji uważam za plus, ideę taktykali uważam za plus i jest to krok w dobrym kierunku, szczególnie po graniu półtora roku tych samych sekundarek w 9 edycji. Natomiast znowu przechodzimy do tego, że GW musi coś spierdzielić. No i GW wprowadziło jednocześnie fixet, czyli to, że możemy sobie wybrać dwie sekundarki i trzaskać je całą grę, czyli dosłownie dało nam powrót do 9 edycji, do największego problemu związanego z 9 edycją, czyli zbuduj sobie armię, która będzie trzaskała dwie sekundarki automatycznie, graj je cały czas, graj je tak samo i sobie rób automatycznie te punkty. Albo w drugą stronę, bądź knightami, bądź demonami, oddawaj automatycznie jakąś sekundarkę, bo musisz, na przykład bringing down w przypadku knightów, no i cierp za to dodatkowo, bo przykładowo ty musisz grać tam taktykale, jakoś tam losowo sobie grać, a przeciwnik ma automatyczne tam 20 punktów z 40 na ciebie, nie? Więc znowu, idea spoko, bardzo wiele elementów wykonanych fajnie, ale przychodzisz do szczegółów, analizujesz to, widzisz to fixed i mówisz, no GW dlaczego, nie? No tak, moje zdanie jest takie, że najlepszą rzeczą, jaką mogło zrobić GW, to zostawić 9 edycję i wprowadzić system misji z 10. Dokładnie tak, dokładnie tak. Jak już z jakiegoś powodu stwierdzili, że wywalają system misji z końcówki 8, który był według mnie dotychczas najlepszym. Zgadzam się. No ale dobra, już ten. Więc jakby zostawić 9 i wprowadzić te misje, bo naprawdę są według mnie bardzo fajnie wykonane, te primary nie są jednakowe, to jest mega zajebiste. Poprzednio te wszystkie misje primary były takie same. Teraz, wiadomo, one wymagają jakiegoś tam balansu, bo niektóre są głupie, niektóre są absurdalne i tak dalej, ale przynajmniej coś się dzieje. Masz zmianę i na poziomie misji i deploymentu, ale też właśnie rozstawienia znaczników, tych zasad skorowania, bo tu się nagle okazuje, że w sumie liczy się tylko środkowy, liczy się tylko taki, liczą się takie, jakieś znikające znaczniki, coś tam. Więc to jest bardzo, bardzo spoko. Sekundarki, te karty, taktykale, też bardzo spoko. Bardzo fajne jest to, że nie da się wszystkich zafiksować. Więc to też to rozkminili zawczasu, że właśnie trzeba tutaj jakieś ograniczenia wprowadzić, żeby niektóre dało się zafiksować, niektóre nie. Bardzo fajne jest to, że jak fiksujesz, to dostajesz mniej punktów i trudniej się wykonuje te misje. Przyczyną temu, tak jak powiedziałeś, to rodzi też pewne problemy. Po pierwsze, jakby to, że są to armie, które oddają, aczkolwiek według mnie to jest specyfika armii. No może knighty są tu wyjątkiem, ale w każdym innym przypadku możesz po prostu tak budować armię, żeby niekoniecznie tak było, że jakby to w twoim interesie jest dopilnować, żebyś nie oddawał tego aż tyle. Większym problemem jest to, jakie te sekundarki są możliwe do wzięcia tego fixed. W ogóle ta edycja ma sporo takich momentów, w których myślaliśmy, że coś GW zrobiło w końcu dobrze, a potem się okazało, że coś zjebało. No i tutaj sekundarki według mnie miały tak właśnie, że ten zestaw tych, które mógł być wybrany fixed, to było właśnie takie, o, w końcu GW coś zrobiło dobrze, bo naprawdę tam były takie sekundarki, które nie są takie oczywiste, które nie mają w żadnym przypadku takiego, że właśnie jak nie wpadniesz na knighty, to nie robisz takich pewnych punktów i to było spoko, po czym wyszedł jakiś FAQ do tych sekundarek, czy tam jakaś errata do tego Leviathan Mission Packa i GW przerzuciło do możliwości wzięcia fixed Deploy Teleport Homer, które jest misją bardzo łatwą, bo wystarczy, że jesteśmy 6 cali od środka stołu. Nie musimy być Holy Weaving, jeden model. Wykonuje tam akcję i dodatkowo równolegle zwiększyli punkty, które dostajemy za tą misję. I tym sposobem mamy misję, którą teraz praktycznie, jak ktoś gra fixed, to bierze zawsze Homera, bo naprawdę ciężko jest nie wykonać tam 15 punktów. Robisz powiedzmy 4 razy na środku stołu, to masz 12. Raz gdzieś tam się zdipujesz przeciwnikowi na plecy, zrobisz za 4, masz 16 na 20 punktów. No i to jest ten moment, w którym naprawdę nie mam pojęcia czemu i jak to zobaczyłem, było mi naprawdę przykro, bo już myślałem właśnie, że te misje będą spoko, że naprawdę wybór pomiędzy tym tactical a tym fixed będzie taki trudniejszy, że to będzie wymagało zastanowienia się, no to teraz, no ja gram sobie cały czas obecnie tacticale, bo po prostu jest ciekawiej. No ale tak już mi takie serce tego takiego kompetywnego gracza podpowiada, że no jak chcesz grać stabilnie, to robisz armię, która robi Homer i coś tam. I mam nadzieję, że tego Homera po prostu wywalą tych fixed z powrotem tam, gdzie jego miejsce. Albo zmienią na przykład na Holy Within, albo zmniejszą ilość punktów, tak jak było wcześniej, nie? Żeby ci dawał 2, no cokolwiek, żeby nie był takim autopikiem, jak jest teraz. No. Dokładnie, dokładnie. No właśnie, także pomysł spoko, bardzo dużo rzeczy na plus. O tych rzeczach, które myśleliśmy, że GW zrobiło dobrze, ale spierdzieliło, to chyba kolejny materiał, bo ten już też ma z 3 godziny. Nie wiem, czy coś tu jeszcze chcesz omawiać, czy już dobijamy do... Dobijamy, ja tylko jedną rzecz chcę tylko wspomnieć, ale to też tak bardziej na zajawkę, na inne tematy. Były w 9 edycji
miny z Biowor, które były darmowym summoningiem i była bardzo wielka dyskusja, bardzo wielki problem z tym, jak wycenić i co zrobić z zasadami, które nam wklejają jakieś unity za darmo i po prostu zwiększamy ilość punktów, na jaką gramy. No i GW postanowiło sobie utrudnić życie i teraz, między innymi, jeżeli chodzi o taki balans, to największym problemem są armie, które z jakiegoś powodu wskrzeszają sobie mniej lub więcej modeli za darmo, czy to ze stratagemów, czy z zasad armijnych, no i po prostu grają na te 200, 200, 300, 3000 punktów, nie? Więc to tylko tak już na koniec. No sztandarowym przykładem jest GSC, które może przewinąć armię nawet 3 razy. To już w ogóle jest skrajna skrajność i jako gracz Genokultu, który ostatnie półtora roku spędził z górnikami pod ziemią, czekam na nerfa, bo no nie jestem w stanie dotknąć tej armii na ten moment, bo jest paskudnie zaprojektowana. No ale też podobne mechaniki w Necronach, w Custodes. No i dziwnym trafem akurat te armie obecnie są jednymi z lepszych, więc... No, tutaj też niestety Games Workshop mogło zrobić trochę lepiej. Mogło na przykład spojrzeć na to, jak załatało problem min z Biowor w 9 edycji. No bo to jest to, że... Takie motto właściwie, myślę, że już tak przechodząc do podsumowania. W 40 przez ostatnie lata było wiele problemów, szybciej lub wolniej, ale mimo wszystko z dobrym skutkiem każdy z tych problemów GW potrafiło pozytywnie rozwiązać. No i teraz zamiast skorzystać z tych doświadczeń, znowu niestety mamy sytuację, gdzie te same problemy nas trapią i czekamy tak naprawdę na powtórkę z rozrywki. I ja jednocześnie wierzę w to, że będziemy tak, nie wiem, za rok wspominać te wakacyjne miesiące tak z takim troszeczkę przymrużeniem oka, na zasadzie, tak jak teraz wspominamy początek 8 edycji, na zasadzie, pamiętasz jak to było 9 Flyrantów kontra 9 Storm Ravenów i 11 Onagerów w rozpisce? No, no, ale to było głupie, nie? Ale to jakby z tej perspektywy to był tylko kawałek tej edycji, która ostatecznie oceniana jest bardzo dobrze. No i mam nadzieję, że teraz tak samo będzie z tą dziesiątką, nie? Że będziemy wspominać te trzy pierwsze, cztery miesiące jako po prostu no, jakieś debilizmy, które ktoś nam wymyślił, a ostatecznie okaże się, że to wszystko zostanie załatane, nie? No oby jak najszybciej. Mhm. No tak jak mówisz, oby. No i co? Wszystko. Tak, wszystko. No także tak, może parę słów podsumowania. A jeszcze, wiecie, przeszliśmy na razie tylko przez jakieś tam core rulesy, nie? To tam nawet nie zaszczepiliśmy się o indeksy, ale ogólnie to, no, dobra, omijając indeksy. I tak uważam, że na poziomie core rules ta edycja jest jedną z gorszych, jakie grałem, a grałem od piątki. Przede wszystkim irytujące jest, naprawdę irytujące jest to, że naprawdę to GW wzięło i po prostu wywaliło wszystkie ustalenia, klaryfikacje, zasady, jakie udało się wypracować to przez te ostatnie lata, to co przed chwilą powiedziałeś. To jest według mnie, no bo to absurd. To naprawdę fascynuje mnie, że oni byli w stanie w ogóle tak to rozwiązać. Dużo rzeczy, które miały być prostsze, jest dużo trudniejsze. Zasady napisane są bardzo zagmatwanie, często wymagają jakichś dodatkowych interpretacji. Nawet już nie mówię o tym, jakby co one niosą ze sobą, tylko w jaki sposób są w ogóle zapisane. Już sprawia dużo problemów. Także ogólnie według mnie edycja i tak dalej jest wykonana źle. Według mnie dałoby się zrobić lepiej. No klasycznym memem jest to, że się mówi, że edycja miała być simplified, bo tak się GW chwaliło. No więc simplified jest, ale simple nie jest. To jest standardowy memik właśnie dotyczący obecnego Warhammerka. No obecnie wygląda strasznie ta edycja. Naprawdę troszkę odechciała mi się grać, jak to widzę. Miejmy nadzieję, że szybko coś z tym zrobią, aczkolwiek niestety jest to taka, mam wrażenie, płonna nadzieja, bo może się okazać, że niewiele z tego da się naprawić, albo niewiele GW będzie chciało naprawić, szczególnie, że oni oczywiście uparci twierdzą, że wszystko jest cacy. Co zrobić? Dokładnie tak jest. Ty coś chcesz dodać? No, tak może troszeczkę za negatywnie, ale spuentuję to po takim podsumowaniem, że... No, jesteśmy osobami, ty i ja, które są bardzo mocno zaangażowane w 40 jako tako, nie tylko graniem, no bo choćby nagrywaniem te podcasty i tak dalej, spędzamy swój wolny czas, żeby pogadać o tej grze. Mamy sytuację, gdzie ty wprost mówisz, że to są naprawdę słabe momenty z perspektywy 5 edycji. Jesteś osobą, która regularnie grywa na turniejach i tak dalej, a zagrałeś przez ten miesiąc tylko 10 gier, co też o tym świadczy, bo to jest, no uważam, relatywnie niewielka ilość, jeżeli chodzi o granie, w szczególności też przez WTC. A ja podsumuję to słowami, że gram od końca 7 edycji i osobiście uważam, że może nie tak obiektywnie, ale subiektywnie
absolutnie z ręką na sercu bawię się najgorzej od 8 lat grając w 40. Po prostu. Zdecydowanie też mi się za bardzo nie chce grać. Szczerze mówiąc, ja w sobie przyjąłem taką taktykę, że do okolic DMP, czyli pewnie jakiegoś września, kiedy może się pojawić jakiś pierwszy taki konkretny balancing patch, no to nie będę się za bardzo tutaj angażował w granie, bo no, frajdy mi to zupełnie nie sprawia, więc tutaj rzeczywiście GW ma sporo do poprawy. Zobaczymy, jak będzie. Moja nadzieja jest troszeczkę mniej płonna. Liczę, że po prostu przyjdzie jakiś konkretny feedback i to GW się to dość szybko ogarnie, no i liczę, że w okolicy jesieni już będziemy niektóre potworki tylko wspominać przy piwku, a nie przejmować się, że dalej musimy się z nimi męczyć. I tyle ode mnie. Ogólnie to our expectations were low, but holy fuck. Yes, of course. Dobra, no tak jak mówiłem, może jeszcze się z Gogim zgadamy na jakiś kolejny podkaścik, może chcecie, żebyśmy jakąś konkretną rzecz omówili. Myślę, że byśmy mogli zrobić jakiś tam dive'a we frakcję, takiego mniej więcej. Jasne. Ale jakbyście chcieli, słuchacze drodzy, coś tam może konkretnego zahaczyć, no to dajcie znać. Pewnie na 90% was olejemy, ale zawsze szansa jest. A tym samym i tymczasem zapraszam wszystkich jeszcze raz do skorzystania z ofert naszych sponsorów, głównego sponsora reprezentacji Hegemon Shop. Są tam jeszcze Battle Forcy, które niedługo będą aktualizowane pod 10. edycję, ale może jeszcze akurat któryś z was wam będzie pasował. Drugim sponsorem jest War Tiles, które zapewnia bardzo fajne tokenki. I to wszystko. Dziękuję ci, Gogi, że znalazłeś czas. Dziękuję również. I co? Do zobaczenia, kochani słuchacze. A nawet do usłyszenia. Pa, pa.